Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program Na Wspak. Realizuje go dzisiaj Krzysztof Kołaczek. Producentem jest Adam Zrivi, za co bardzo dziękujemy. To nie jest obecnie program na żywo, ponieważ są wakacje i często goście, a także ja przebywamy poza zasięgiem internetu, w związku z czym nagrywamy to nieco wcześniej, ale jest to emitowane, czy po raz pierwszy pokazywane we wtorek wieczorem, a potem Państwo mogą oglądać w dowolnym momencie. Przypominam, że ten kanał to jest projekt Reset Obywatelski, miejsce dla wszystkich, takich, którzy lubią zadawać pytania, mają wątpliwości, chcą wyjaśnień, chcą się czegoś dowiedzieć i mają przez swoje komentarze i także sugestie wpływ na kształt i tematykę tych programów. Jeśli Państwu podoba się to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami naszych programów, a więcej przeczytają Państwo, może tak sprawniej, na zrzutka.pl/z/resetobywatelski. Można nas spotkać na Twitterze, na Facebooku. Zachęcam oczywiście do lajków, do subskrypcji, do obserwowania i przede wszystkim podawania informacji dalej w świat, że Reset istnieje i tutaj każdy może znaleźć coś ciekawego. Nasi dzisiejsi goście to Justyna Moraczewska. Dzień dobry. Dziennikarka, pisarka, blogerka, bizneswoman, mieszkanka Trójmiasta, autorka dwóch interesujących książek, o których kiedyś porozmawiamy. Jedna to się nazywa Moja siła, jak przerwać krąg przemocy i zacząć życie bez lęku, a druga to Kobiety rakiety, my z pokolenia X. A drugi nasz gość to dr Andrzej Depko. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję panu Konradowi za to, że zechciał mnie zaprosić do swojego wspaniałego programu. Miłe to, że ten program również zechciał się pochylić nad tak istotnym zagadnieniem, jakim jest seksualność człowieka. Seksualność nas wszystkich. Robimy to nie po raz pierwszy, przy czym po raz pierwszy Andrzej znalazł czas, żeby u nas gościć. Wielokrotnie ciebie, Andrzeju, zapraszałem, ale jesteś człowiekiem bardzo zajętym. Dlaczego? Bo dr Andrzej Drzewko to lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Autor pytań do seksuologa, Love Story nastolatka, 100 pytań o seks, metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, a także tak, przepraszam, bardziej popularyzatorskich, ale fascynujących książek, jak Chuć, którą gdzieś tutaj mam, zaraz Państwu pokażę, kilka lat temu, z Ewą Wadas, taką książkę Andrzej spełnił, a teraz najnowsza, a potem jeszcze o seksie w zakresie takim kryminalistycznym, nie mam jej tu pod ręką, a teraz najnowsza pozycja, o może pokażę, Kobiety pragną więcej. I to jest powód, dla którego dzisiaj Przepraszam, że wpadnę w słowo panu redaktorowi Konradowi, ale pan redaktor wprowadza naszych słuchaczy nieświadomie bądź świadomie w błąd. Książka, którą pan redaktor prezentuje, nie jest książką najnowszą. Najnowsza książka ukazała się 3 lipca. I nosi tytuł Farmakoterapia zaburzeń seksualnych. Jest pewną monografią, która po raz pierwszy ukazała się na rynku polskim. Nie ma takiej książki na rynku polskim. Zresztą podobnie jak i Kobiet, które pragną więcej, też takiej książki na rynku nie było, ale najnowsza, mówię, świeża, to jest właściwie taki podręcznik dla lekarzy wszystkich specjalności.
No tak, i do mnie jeszcze ten podręcznik nie dotarł, może dlatego, że nie jestem lekarzem. Na razie Andrzej Depko mi oferował tę książkę właśnie, jeszcze raz pokażę. Jest fascynująca i od momentu, kiedy ją przeczytałem, zdecydowanie nastawałem na to, żeby tutaj u nas zagościł. Ale teraz... Pozwolę ci zwrócić tylko uwagę, że ja ci oferowałem tę książkę, ale ty sobie wziąłeś ją skąd indziej. Ja. To jest ta sama książka. Ale ja ci tę ofiarowałem. Nie, ja mam tutaj dedykację twoją, zaraz pokażę. O, proszę bardzo. To jest egzemplarz przez więc, tak, to ale, prawda. Miałeś rację. To jest mój egzemplarz, dar od pana doktora. Jest to dzieło autorstwa dwóch osób, Sylwii Jędrzejewskiej i Andrzeja Depko. Dobrze, ale najpierw chciałem szybko się odwołać do mojego ulubionego ministra i jego doradcy, mianowicie do ministra Czarnka, ponieważ minister Czarnek ostatnio stał się bardzo znany ze względu na promowanie gruntowania kobiecych cnót. I to jest drugi powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. Ponieważ jak rozumiem, książka pod tytułem Kobiety pragną więcej jest takim jak gdyby podręcznikiem, czy może podręcznik to do końca nie jest, bo to są raczej wywiady, ale jest taką lekturą uzupełniającą dla ministra Czarnka i uczniów, żeby wiedzieli, czego kobiety pragną, prawda? Jak sobie gruntują te cnoty, to żeby było wiadomo, jakie są te cnoty, jakie można gruntować i tak dalej. Więc sądzę, że tutaj bardzo wiele autorzy tej książki zawdzięczają panu ministrowi Czarnkowi, jego doradcy panu Skrzydlewskiemu, ponieważ poruszyli temat, do którego lekturą w zasadzie obowiązującą i taką konieczną, żeby zrozumieć, na czym te cnoty kobiece polegają, jest właśnie ta książka. I teraz tak, ja może przeczytam fragmencik tej książki. Słucham? Gdyby się nam udało, gdyby się udało namówić Justynę, to moglibyśmy popełnić taką książkę. Mężczyźni to już zagruntują więcej. No może, to ja myślę, że wywiad z panem ministrem i z panem Skrzydlewskim by ją wzbogaciły. Bo muszę Państwu powiedzieć tak, ja już jestem po lekturze i ja znalazłem w tej książce pewnego rodzaju potwierdzenie dla mojego myślenia, jeśli chodzi o to, o czym warto opowiadać, co jest ciekawe, niezbadane, egzotyczne. Mianowicie, wielu moich kolegów, ja jestem filmowcem, zajmuję się robieniem filmów, to jest mój główny zawód. Wielu moich kolegów wyjeżdża gdzieś tam na antypody, na Syberię, na Kamczatkę, do Afryki, do Ameryki i tak dalej, żeby szukać ciekawych tematów, żeby szukać ciekawego, jakby to powiedzieć, bohatera i żeby móc o tym fajnie opowiadać. Otóż mnie się wydaje, że najciekawsze jest nie to, co dzieje się bardzo daleko i najbardziej takie egzotyczne i niezwykłe jest to, co dzieje się u naszych sąsiadów. Co możemy poznać jakoś, no nie robiąc tutaj rzeczy niezgodnych z prawem, ale w cudzysłowie czy metaforycznie, zaglądając przez dziurkę od klucza. Czy, albo przez lornetkę. Albo przez lornetkę, tak jak w filmie Kieślowskiego. Dokładnie. Żeby się zorientować, co naprawdę ludzie robią. I moja teoria jest taka, tutaj też mam taką książkę drugą, którą co roku wychodziły, nie wiem czy dalej wychodzą, badania profesora Izdebskiego, Seksualność Polaków. I profesor Izdebski bada te przemiany obyczajowe i wydaje mi się, że następuje w Polsce coś w rodzaju takiego otwierania się nożyc. To znaczy, tacy ludzie jak pan minister Czarnek i jego doradca Skrzydlewski lansują pewnego rodzaju ideologiczną dyrektywę, tak? I ona jest taka, powiedziałbym, gdzieś tam odwołująca się do tradycji, aczkolwiek ta tradycja nigdy taka nie była, o czym też za chwilę może powiemy. A z drugiej strony ludzie mają coś takiego w sobie, że dążą do zaspokojenia własnych popędów i szukania atrakcji w życiu i to w Polsce w tej chwili się robi niesłychanie takie bujne.
To znaczy ilość rozmaitych rozrywek w tym zakresie, o którym dzisiaj mówimy, czyli erotyka i seks, jest niesłychana. To jest po prostu tak, że jak się kliknie w internecie i chce się poszukać, a to jakiegoś klubu, a to jakichś usług, a to jakichś gadżetów, no to to są dziesiątki, setki rozmaitych wpisów. Już nie mówiąc o ofercie filmów erotycznych, pornograficznych, zarówno w tych kanałach takich, powiedzmy, bardziej prestiżowych, jak i po prostu na YouTube. Ale może tak, dosyć tego mojego gadania. Ja bym chciał moich gości dopuścić do głosu i proponuję, żebyśmy zanim zaczniemy mówić, obejrzeli pewien klip i właściwie od tego zaczęli. Dobrze? Także obejrzyjcie, drodzy moi goście, ten klip. On się nazywa Ponies of the Delta Pony Play Festival in New Orleans i może to nam pomoże w rozpoczęciu rozmowy. Krzysztofie, projekcja. Jesteśmy dziś w Luizjanie, na konikach na delcie Mississippi. Dzisiaj odbywają się tu zawody Pony Play, w których ludzie współzawodniczą w konkurencjach takich samych jak prawdziwe konie. Duch konkurencji jest tu bardzo silny. Jak na zawodach ze zwykłymi końmi, zdarzają się różne kraksy i wywrotki. Momentami zawody są naprawdę crazy. Oto ślepy tor przeszkód. Kuce będą miały zasłonięte oczy. Będą zaprzągnięte do wozu i treserzy będą musieli poprowadzić je przez tor. Za popełnione błędy traci się punkty. Właśnie widzimy pierwsze podejście. Kiedy wcielam się w konika, jestem swobodny i dziki. Kopię wóz, rżę na treserkę i sprawiam jej dużo trudności, więc musi naprawdę mocno się wysilić, żeby mnie ujarzmić, ale zwykle nie wszystko idzie po jej myśli. Ja naprawdę odnajduję się, będąc w takiej roli. Rzeczywiście jestem konikiem, kiedy to robię. Jestem wolny, biegam, galopuję, skaczę, prycham i rżę i jestem pieszczotliwie drapany po głowie. To jest zawsze moja ulubiona część zabawy. Nasze stroje są wzorowane na oporządzeniu biologicznych koni lub są robione ze zmodyfikowanego oporządzenia biologicznych koni. To może być bardzo drogie. Ludzie są naprawdę dumni ze swoich kreacji. Wszystko, co mam na sobie, było zrobione specjalnie na miarę. Te uszy są zrobione ze starych butów i sztucznego futra, żeby były kudłate, jak u kuca szetlandzkiego. Pysk był zrobiony na zamówienie przez moją przyjaciółkę Daisy Doll. Kombinezon samodzielnie ozdobiłem, dodając akcenty upodobniające mnie do kuca szetlandzkiego. Ta uprząż, którą tu mam, nie służy do ciągnięcia wozu, tak naprawdę służy tylko do trzymania mojego ogona. Sam ogon waży 2,5 kg, czyli nie tak malutko. Chodzi w tym o wyrażenie swojej wewnętrznej osobowości. Myślę, że mogę mówić w imieniu wielu osób, które mają zwykłe życie od poniedziałku do piątku, które tak naprawdę nie jest wyrazem tego, kim rzeczywiście są. Kiedy mamy okazję być tutaj i można nacieszyć się tym, co się robi, spędzać czas z ludźmi, którzy lubią podobne rzeczy i cieszyć się z tym z nimi. To wolność bycia dziwnym. Bardzo dziękuję za projekcję i pytanie gości.
jak często w Polsce spotykamy kobiety, które realizują swoje pragnienia w ten sposób? Ja nie znam. Znam trochę kobiet, ale rzeczywiście, znaczy, ja powiem szczerze, mi aż słuchawka wypadła. Bardziej mnie to, akurat mnie to bardziej rozśmieszyło, rozbawiło, niż w jakikolwiek sposób podziałało na moją, nie wiem, rozbudziło moją fantazję, ale okej, rozumiem, każdy ma inne. Nie, ja nie znam akurat w swoim najbliższym otoczeniu. Na pewno Andrzej ma dużo większe doświadczenia w tej kwestii, pewnie z gabinetu. Nie, no, Andrzej. Tutaj trudno jest jakby tak jednoznacznie z punktu widzenia seksuologicznego się ustosunkować, ponieważ mamy jakąś formę fetyszyzmu, prawda? Tylko no, w normalnych warunkach fetyszyzm też wiąże się z jakimś przełożeniem na zaspokajanie potrzeb seksualnych. Oni tutaj w ogóle nie mówią o swoich potrzebach seksualnych, no o relacjach. Oni mówią bardziej o takiej formie funkcjonowania, pewnego rodzaju zabawy, pewnego rodzaju fascynacji. No na tej samej zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że ci, którzy paintball uprawiają, to oni po prostu bawią się w inny sposób. Nie ma to kontekstu seksualnego. Tutaj nie ma takiej sytuacji, w której pani w jakiś sposób chłoszcze batem tego swojego pony, albo go szczotkuje, myje, albo próbuje uwalniać swojego pony z nadmiaru nasienia, prawda, któremu rozdyma jamę brzuszną. Tutaj oni sobie biegają radośnie, przeskakują przez jakieś przeszkody, biegają pomiędzy, robią slalomy pomiędzy rozstawionymi kołkami. No, zabawa jak zabawa. Jest to, sądzę, że jest to tak bardzo skrajnie tak naprawdę wyrażona taka potrzeba. Oni tutaj nic nie mówią tak naprawdę do końca o motywacji, prawda? Mówią tylko o tym, że fajnie jest się odprężyć po 5 dniach i zafunkcjonować w innej roli. Czy to jest funkcjonowanie w tej roli tylko i wyłącznie przez godzinę, przez dwie, prawda, kiedy oni zjadą się tam na te zawody i co oni później robią? Właśnie, bo to jest moje pytanie, czy jest jakiś after, bo jeżeli jest jakiś after, no to tak, że to do czegoś prowadzi, no, jeżeli jest tylko zjadanie na polu, to... No dokładnie, to nic z tego dalej nie ma, bo być może później są te pony wszystkie zagonione do stajni, coś tam się innego fajnego dzieje. No moglibyśmy sobie spróbować powiedzieć, że ci, którzy są przebrani za tych pony, no to są w jakiś sposób uległymi, a te panie są dominującymi. Chociaż jak tam patrzyłem uważnie tak na to bieganie w tym slalomie, to rozbiegał woźnica, a raz biegał konik, prawda, to więc... Tak, tam nie było jakichś ról określonych. Dokładnie. A może, nie było, może to były switche, może oni się zamieniają. No tak, ale switche funkcjonują stricte w takich rolach seksualnych. Ja nie wiem, jak wy to odebraliście, dla mnie to było w ogóle z seksualności odarte całkowicie. No właśnie to chciałam powiedzieć na samym początku. Tak, ja tutaj w ogóle nie widziałam niczego, co byłoby, nie wiem, właśnie podniecające, czy gdzieś tam miało jakieś konotacje seksualne. Właśnie też to odczytałam, bardziej mnie rozśmieszyło, rozbawiło. Pokazało mi, że ludzie się bawią w różny sposób. Okej, no właśnie, jedni idą na paintball, inni się przebierają za kucyki i ganiają po polu, no ale bardziej to jest lekka korba niż jakiś fetyszyzm, nawet to tak. No dobrze, to jakie są pragnienia kobiet, które poznałeś, Andrzeju, w gabinecie? Ja wiem, że absolutnie nie możemy tutaj zdradzać tożsamości twoich pacjentek, ale możemy rozmawiać jakby o przypadkach, prawda, bo je pseudonimujesz, tak jak w tej książce. W związku z czym, co jest popularne wśród twoich pacjentek? Jakiego rodzaju pragnienia, może takie zaskakujące, intrygujące, ekscytujące, o których mógłbyś nam teraz trochę powiedzieć? No więc muszę was zmartwić, ale te pragnienia, z którymi ja się spotykam w gabinecie, są to takie pragnienia bardzo takie porządne, ponieważ no, mąż, dzieci, prawda, mąż, dzieci, wychowanie, dobry mąż, dobra praca,
wyjechać dwa razy w roku na wakacje letnie, zimowe z dzieciakami, być kochaną i samemu kochać dość gorąco. To są takie bardzo, bardzo mało skomplikowane wymagania, a do gabinetu trafiają wtedy, kiedy pojawia się na przykład problem, ponieważ po drugim dziecku na przykład odeszła ochota na seks i nie można wyjść naprzeciwko oczekiwaniom partnera. Albo kiedy z jakiegoś powodu nie można zajść w ciąży i jest problem. Osoby, które opisane są w książce, to są osoby, które afirmują swoją seksualność, cieszą się ze swojej seksualności i one tak naprawdę nie wymagają potrzeby seksuologa, bo do seksuologa nie chodzi nikt, kto przychodzi i mówi: panie doktorze, przyszłam albo przyszliśmy panu powiedzieć, że mamy bardzo udany seks i chcemy panu opisać, jak ten nasz seks wygląda. Do seksuologa trafiają najczęściej ci, którzy mają problemy z przeżywaniem swojej seksualności i z niemożnością jej przeżywania. Zdarzają się na przykład sytuacje, kiedy przychodzi para i na przykład kobieta pragnie, oczekuje jakiegoś takiego zdecydowania i praktykowania jakichś zachowań przemocowych, ale w takim przemocowych w stylu BDSM, a nie przemocowych rzeczywiście, po to, żeby czerpać przyjemność ze sfery seksualnej, a tymczasem jej partner chciałby ją trzymać na pomniku, znosić jej kwiaty, czule ją kochać, głaskać, przytulać, całować, a ona chciałaby, żeby po prostu zlał jej tyłek solidnie. I jest problem w tym momencie oczywiście, jak pogodzić jedno pragnienie jednego z brakiem takich pragnień u drugiego. Ja rozumiem, że zatem, aby poznać stron, prawda? Że tutaj jeśli spotka się osoba, która lubi dawać klapsy i osoba, która lubi odbierać te klapsy, to jest ideał, tak? A jak tego nie to ma... To jest ideał, musi być super. Masz rację, muszą być jakby oczekiwania dwojga, muszą, że tak powiem, znaleźć płaszczyznę porozumienia. Natomiast wracając do tej książki, o której wspomniałeś, no, żeby poznać tak naprawdę, jak ludzie żyją, funkcjonują, no niestety trzeba zamienić się w rolami, przestać być seksologiem, a stać się podglądaczem i zacząć chodzić w miejsca i uczęszczać tam, gdzie ci ludzie się spotykają, gdzie nie są pacjentami, a gdzie są tak naprawdę sobą, gdzie są wyluzowani, gdzie można ich poznać i gdzie oni zechcą rozmawiać i dzielić się swoimi przeżyciami i doznaniami. To ja przeczytam fragment, żebyśmy tak już nie ogólnie mówili, tylko konkretnie. To jest relacja, rozmowa z osobą, która jest zapseudonimowana jako Lawenda, ponieważ każda z tych pacjentek występuje tu pod pseudonimem. Nie pacjentek, rozmówczyń. Rozmówczyń, tak, rozumiem, bo to niekoniecznie były twoje pacjentki. I teraz tak. Ja od razu chciałem zaznaczyć, że żadna z tych pań nie była pacjentką. Jasne, dobrze. I teraz tak, wybrała się ta pani nazywająca się tutaj Lawenda do klubu swingersów. Klub swingersów był akurat we Włoszech i tutaj pytacie, dołączyliście do grona tych bawiących się seksem ludzi. Pamiętam, że nie miałam żadnego problemu, żeby rozebrać się tam do naga. Później przeszliśmy do pomieszczenia zwanego dark roomem, gdzie stała grupa ludzi, było ciemno i nie wiadomo było, kto kogo dotyka. No, trochę tak jak w metrze, jak jest tłok, prawda? Nie podobało mi się w nim zupełnie, ale ponieważ mąż zaprosił mnie, żebyśmy tam trochę pobyli, to zostałam razem z nim. W tym miejscu zdarzyła się zabawna sytuacja, bo poznaliśmy parę, w której mężczyzna okazał się fetyszystą damskich butów. Zdjął mi but ze stopy i jak go powąchał, to zupełnie odpłynął w podnieceniu. Jednak zaraz wyprowadziła go żona i było po całym akcie seksualnym. W kolejnym pomieszczeniu były również otwory w ścianach, ale większe. Mężczyźni single wkładali w nie ręce i obmacywali kobiety, które stały po drugiej stronie. Panowie nie wiedzieli, kogo dotykają, a panie nie wiedziały, kto ich dotyka.
Do tej pory mi się to nie podoba. Nie lubię sytuacji, gdy tracę kontrolę nad tym, kto mnie dotyka. Zdecydowanie do żadnego darkroomu bym się już nie wybrała. Nie odpowiada mi to. Mój mąż był wtedy rozanielony tym, co się działo. Ręce chodziły mu na wszystkie strony, biust jednej pani, pośladek drugiej i przekładanie dłoni z otworu do otworu. Ja byłam tak zniesmaczona i zniechęcona, że było mi już wszystko jedno. Nie zostaliśmy tam jakoś długo. Czyli pierwszy kontakt Lawendy z tego rodzaju rozrywkami nie był specjalnie budujący, ale potem, jak czytamy dalej, to się rozkręciło. To jak to zwykle... Nie będę już cytował, bo to tutaj można by godzinami. To jest lektura trochę taka, jakby to powiedzieć, jak taka bajka, czy jak taki sen, który nam się, że tak powiem, w głowie roi. I czasem są tu rzeczy opisane takie, że no, powiedziałbym, filozofom się o nich myśliło. Ale jak często to występuje i tego rodzaju sytuacja, że mąż namawia żonę, idą tam i co dalej? No, muszę powiedzieć, że sytuacje, w których mąż namawia żonę na takie przeżycia, wcale nie są takie rzadkie. Mężczyźni mają jakieś takie potrzeby chwalenia się swoimi partnerkami i eksponowania ich. Tylko problem jest innego rodzaju, bo to jest właśnie jeszcze, to jest ta jedna grupa, która trafia czasami do gabinetów seksuologa, ponieważ najczęściej wygląda to w ten sposób, że mężczyzna namawia dosyć długo partnerkę na to, żeby poszli do takiego klubu, bo gdzieś on jest zainspirowany i mam wyobrażenia, że mogłoby być fajnie. Ona nie chce, bo ona nie czuje takiego wewnętrznego imperatywu, ale w końcu daje się przekonać, ale tak jak tutaj w tym przypadku i jeszcze innych, no to najlepiej to zrobić poza Polską, żeby nikogo znajomego nie spotkać. No ale są też tacy, którzy chodzą w Polsce, no ale do czego zmierzam? No i efekt tego jest taki, że ta kobieta idzie tam do tego klubu, potrafi się zaadaptować do całej tej sytuacji, a nawet po pewnym czasie, jak opada pewne poczucie napięcia, jakiegoś takiego lęku przed nieznanym, to potrafi się asymilować w tym środowisku. No i pamiętam takie pary, które właśnie później trafiały do gabinetu, kiedy ten mąż mówił, no wyluzuj, 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 wyluzuj. No to w pewnym momencie te kobiety luzowały, a potem okazało się, że mężowi na przykład nie odpowiadało, bo później jak już trafiają do gabinetu seksuologa, to na przykład takim argumentem jest, że tutaj nie zacytuję dokładnie tego w słowo, ponieważ musiałbym użyć słowa niecenzuralnego. Tutaj nie ma cenzury, żeby było jasne. Proszę cię bardzo. Aha, no więc dobrze, jeżeli nie ma cenzury, więc mówi pani doktorze, bo ona za zbyt ochoczo dupą ruszała. No ja czyli czego, wkradła czego się zazdrość jakby o to ruszanie. Wkrada się zazdrość. Nagle się okazuje, że jeżeli ja gdzieś tam sobie poszedłem i balowałem, a żona siedziała przy barku i piła sobie drinka i ona mówiła, to idź sobie, zobacz, co tam chcesz. I on sobie tam chodził, szalał, to było w porządku. Ale w momencie, w którym ona nagle nabrała ochoty i odblokowała się. Po prostu jej się spodobało. Tu popełniła błąd. Tak, bo to była jej właśnie kolejna powinność, wejście w ten układ, a jej się, ona się ośmieliła czerpać z tego przyjemność i satysfakcję. No i jesteśmy w domu, klasyk. Przepraszam, że przerwałam, ale po prostu... Ale już to masz rację właśnie, bo to dokładnie tak wygląda, jak ty mówisz. Tak? Ona pełni powinność od początku do końca. Albo no pamiętam, jesteśmy w tym schemacie. Ale wrócę do Lawendy, do pani Lawendy. Pytacie, tak, kiedy pojawiły się pozytywne odczucia, bo się pojawiły, kiedy poczułaś, że ten nowy wymiar seksu zaczyna być dla ciebie przyjemny? No bo na początku czytałem wam, że tak się czuła troszeczkę wyobcowana. Kiedy stał się wartością, która cię nakręca, daje pozytywną energię do życia, wnosi coś nowego do związku? To nie było nic takiego oczywistego. Zaczęło być pozytywnie, gdy spotkaliśmy się z parą, a mężczyzna był bardzo zaangażowany i zainteresowany mną, chętny,
miał odpowiednią wytrzymałość i sprzęt. Takie spotkania były naprawdę fajne i bardzo mi się podobały. Świetnie się czułam, gdy spotykaliśmy się w trójkę z singlem. W takim układzie kobieta czuje się adorowana, jest w centrum zainteresowania dwóch mężczyzn, którzy nastawiają się jej z każdej strony, a ona może robić, co tylko chce. To jest cudowne uczucie. Czyli widać, że pani Lawenda nabrała smaku i że potem już to, do czego ją mąż początkowo musiał namawiać, zaczęło sprawiać jej przyjemność. We wstępie do waszej książki współautorka napisała tak, że no, tak jest, tak nas biologia, że tak powiem, natura stworzyła biologicznie, że mężczyzna no, nie jest aż tak technicznie wyposażony w możliwość powtarzania aktów seksualnych jak kobieta. Kobieta może mieć wielu partnerów, i to prawie, że nieskończenie wiele. Pamiętam, że jakieś rekordy były kiedyś bite, natomiast mężczyzna może raz, kilka razy, kilkanaście razy to już jest taki top, prawda? Czy wobec tego jest rzeczywiście tak, że natura stworzyła nas no, tak, że powinna być poligamia i to taka poligamia, w której kobieta ma wielu partnerów. Jak to jest, Andrzej? No niech Justyna odpowie lepiej. No moje poglądy z punktu widzenia kobiety może nie są jakieś mainstreamowe, nie są popularne, tak. Ja przede wszystkim myślę, że nie mówimy też o tym, co jest bardzo istotne i to pewnie Andrzej przyzna, że każdy ma inne potrzeby i inny temperament. I to też jest bardzo istotne. No mówię teraz o kobietach, tak, bo jednak na tym się będę fokusować. I jedne mają bardziej wybujałe i mają inne potrzeby. Innym wystarcza to, i to, co powiedziałeś, że przychodzą do twojego gabinetu, jakie mają potrzeby kobiety. Tak, rodzina, dom, ten seks w miarę regularny. Bo one tego nie rozkminiają, nie zastanawiają się nad tym, nie mają takich, to nie jest dla nich top of mind, zastanawianie się, że ich życie erotyczne jest ubogie. Jest okej, takie jakie jest. To jest trochę tak, jak niektórzy mają ogromne potrzeby zwiedzania, smakowania, testowania świata. Tak? I ja mogę to mówić z mojej perspektywy. Bez tego wydaje mi się, że moje życie jest ubogie, jest z czegoś odarte. Ja tego potrzebuję, doświadczenia, doznawania, właśnie podróżowania, wyjazdów. Mam obok siebie nawet bliskie mi osoby, które, i czasem się dziwiłam, jak to jest, tobie to wystarcza, masz ten dom, ta codzienność, ta rutyna, ta powtarzalność, ty nigdzie nie wyjeżdżasz, jak możesz nie wyjeżdżać, nie? Jak możesz tak funkcjonować? I z drugiej strony odpowiedź kobiety, na kobiety w moim wieku, zdziwiony, ale po co? Nie jest tak dobrze, ja nawet nie lubię wyjeżdżać, ja nawet nie lubię sprawdzać, ja nawet nie lubię tej zmienności, bo ona mnie niepokoi. Ja wolę ten mój spokój. I z seksem wydaje mi się, że też jest podobnie, że jedne kobiety mają tą potrzebę tego eksperymentowania, sprawdzania, przekraczania granic, wchodzenia na nowe terytoria, a inne nie, więc nie generalizowałabym i nie mówiłam, że wszystkie kobiety mają takie, a nie inne fantazje. Są pewne fantazje, które się, i to też wiem, bo to jest temat, który ja często poruszam i z moimi przyjaciółkami, i ze znajomymi o tym rozmawiam, i w ogóle o tym rozmawiam, jak wiadomo, pewnie dlatego tutaj dzisiaj z wami jestem. I są pewne fantazje, które się powtarzają i które są częstsze niż inne. I jakie są te fantazje? Możesz tak konkretyzować? Jasne. Jedną z kluczowych jest seks z wieloma partnerami naraz. To jest taka... To jest to, o czym mówiłem. Tak, ale to jest bardzo proste. Dlaczego? To padło też. To jest kwestia tego, że kobieta w tym momencie czuje się w centrum zainteresowania, czuje się adorowana i czuje... Także tak, to o to chodzi. To wychodzi gdzieś z tej naszej potrzeby, nie wiem, akceptacji, adoracji. Ja tak to czytam. Często to jest albo że z wieloma partnerami, często też jest to trójkąt, no i tutaj zawsze dochodzi do rozjazdu w związkach, bo ten trójkąt partner wyobraża sobie, że to będzie trójkąt z drugą kobietą, kobieta, że to będzie z mężczyzną, co raczej jest niedopuszczalne w relacjach, znaczy, z punktu widzenia partnerów najczęściej nie kompletnie, bo wnosi to wątek do związku gejowski, jeżeli ten związek to jest związek z partnerem, który jest
hetero, strict hetero, w ogóle nie wchodzi to w grę i w ogóle też nie wchodzi w grę, że to jest też wątek zazdrości najzwyczajniej w świecie, że ktoś inny będzie na moich oczach. Bez szczęściu mają, tak. Tak, tak, w ogóle, że tak, no to w ogóle... No, ale ja wejdę się to w słowo, bo zarówno w tej książce, jak i w innych lekturach spotkałem takie pojęcia jak cukold, kandualizm i istnieje w ogóle pewnego rodzaju takie zachowanie polegające na tym, że partner swoją partnerkę jak gdyby podsuwa innym i satysfakcję czerpie nie z tego, że sam z nią obcuje fizycznie, tylko że może obserwować lub też słuchać potem opowieści, to też ona wyrabiała z tymi innymi. Także to też nie jest takie rzadkie, no sądząc z tej książki. To... Mi się wydaje, że to jest rzadkie. Wbrew pozorom to jest rzadkie, to nie jest kanaulezizm, czy kakold to jest, nie wiem, 1% może. Aha, może nawet 1% nie ma. To jest pewna odmiana fetyszyzmu połączonego z masochizmem. No dobrze, ale słuchajcie, to w sztuce przynajmniej takie dwa przypadki mogę zacytować. Mianowicie Goya namalował Maję ubraną, Maję nagą. Na życzenie chyba ministra w Hiszpanii w XVIII wieku. No po co była ta Maja naga? No przecież ten, nie wiem, mąż, kochanek, niejako dając malarzowi szansę na zrobienie tego portretu i także widzom, którzy obserwowali, właśnie w pewnym sensie uprawiał to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Jest. No niekoniecznie. Ja ci zadam to w takim razie pytanie, to w takim razie w drugą stronę. Dlaczego kobiety chcą, aby ich akty były malowane? No właśnie. Czy to nie jest pewnego rodzaju taka realizacja ukrywanego pod postacią sztuki marzenia o pewnego rodzaju ekshibicjonizmie i tak dalej? Na przykład jest też Courbetta, ten słynny obraz, który był pokazywany zaufanym, a dzisiaj już można oglądać w muzeum w Paryżu, ale dopiero od połowy lat 90., bo na tym obrazie widać bez twarzy obnażoną kobietę z jej genitaliami. Bardzo jest to piękne i estetyczne. Potem możemy, właściwie nawet jeśli teraz Krzysztofie mógłbyś nam pokazać, ocenzurowany, bo się okazało, że to nam cenzurują, nie możemy tego pokazywać w całości, ten obraz, to będziecie Państwo wiedzieli, o czym mówimy. O, no to właśnie. Nie, ten... ale kto wam ocenzurował ten obraz? Jak można sztukę cenzurować? Okazuje się, że po pierwsze, przez wiele lat, dziesiątki lat, ten obraz nie mógł być publicznie pokazywany nawet we Francji. Dopiero od... ale skoro jest pokazywany w obrębie Unii Europejskiej, to dlaczego w Polsce się go cenzuruje? Ja protestuję. Tutaj amerykański administrator YouTube'a, w momencie, kiedy chcieliśmy puścić klip ukazujący historię tego obrazu, z całą, że tak powiem, jego pięknem, tak to nazwijmy, dostaliśmy ostrzeżenie, że tutaj będzie to bardzo ograniczone, długi tekst był właśnie uzasadniający dlaczego, to chyba w ogóle algorytm to wykonuje, czyli istnieje pewnego rodzaju taka cenzura obyczajowa. Ja mogę wam podać przykład zupełnie z innej dziedziny, kompletnie nieerotycznej. Mianowicie jedna z moich koleżanek szwedzkich reżyserek robiła film o szpitalu w Afryce i o tym, jak tam się rodzą dzieci przy pomocy akuszerek. I jak taki chłopczyk się rodzi, to pierwsze, co się robi po odcięciu pępowiny, to się zdarza, że chłopczykowi, że tak powiem, jego penis się podnosi i on sika. Po prostu. Oddaje mocz, tak? I to było sfilmowane. Takie bardzo zresztą wzruszające, żywe, prawdziwe, cudowne dziecko się urodziło. Otóż ten film mógł być pokazywany w Szwecji, natomiast w Stanach Zjednoczonych został ocenzurowany, ponieważ widok penisa na ekranie, nawet u noworodka, nie jest dopuszczalny publicznie. Także to nie jest polskie. To jest wszędzie. Bywa. No to w takim razie Akademia Pana Kleksa w reżyserii Gradowskiego nie ma szansy na projekcje w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w tym filmie dla dzieci widok kąpiących się młodych chłopców z gołymi siusiakami pod prysznicem jest jedną ze scen tegoż filmu.
No tak, to w ogóle bardzo dyskutowany film, już chyba kilkukrotnie brany, prawda, za lansujący, nie wiem, zachowania pedofilskie. No dużo, dużo wokół tego filmu było tak. Już kontrowersji. No, niestety reżyser zmarł niedawno, Krzysztof Gradowski. Mhm. Bardzo żałujemy, bośmy go zaprosili, może by nam wyjaśnił, jak to było. Tak, zająłby głos w sprawie, dokładnie. Zabrałby głos, żebyśmy sobie to wyjaśnili. W każdym bądź razie rzeczywiście jest coś takiego, że ta sfera jest, była i jest cenzurowana. To nie jest tak, że możemy wszystko. Facebook zdjął na przykład człowiekowi... Ale poczekaj, zostawmy te amerykańskie pierdoły, bo to odwodzi nas od tematu. Wróćmy do tego zasadniczego naszego wątku, a mianowicie pokazywania obnażonej kobiety, pokazywania przez partnera. No na przykład znam na przykład ludzi, gdzie na przykład w sypialniach wiszą na przykład akty pani domu, bardzo piękne i profesjonalne, i jakby oni nie wstydzą się tego faktu, że takie, i na przykład na pytanie moje, dlaczego się sobie zrobiła akty, ona mówi, że zatrzymałam się w tym momencie, w którym uważam, że mogę być z siebie dumna. I o, dokładnie to jest to. Ja się mogę starzeć, natomiast na tych zdjęciach będę zawsze piękna i ten poziom estetyki będzie zawsze bardzo duży. Jak będę miała 60 czy 70 lat, nigdy nie będę żałowała tego, że sobie takie zdjęcia zrobiła. No to jest też powód, dla którego też, wracając, Konrad, do twojego pytania, czy kobiety czerpią z tego satysfakcję, że mają taką potrzebę, czy to jest ekshibicjonizm. Nie, to jest właśnie też trochę takie zatrzymanie chwili, bo wy mówicie teraz o sztuce, a zobaczcie chociażby na Instagram, tak, dlaczego kobiety robią sobie selfie rozebrane w kostiumie, same, To jest kwestia tego, że one sam, jeżeli czują się sobą dobrze, ze swoim ciałem, ze swoją fizycznością, dlaczego nie? Dlaczego nie właśnie w takim momencie? Ja też dlatego założyłam tą firmę, jak wiecie, ja zajmuję się z moim przyjacielem, fotografem, i Seduction by Euro. Jest to firma, która właśnie zajmuje się robieniem czarno-białych zdjęć, aktów kobiecych, i robimy albumy i zdjęcia właśnie takie, o których mówicie. I jest całe gro kobiet, które chcą sobie takie właśnie w momencie, kiedy się czują dobrze ze sobą, w momencie, kiedy, nie wiem, bardzo zadbały o siebie, o swoje ciało, albo w momencie, kiedy, nie wiem, mają jakieś urodziny znamienne, tak, typu, nie wiem, 30, 40, chcą sobie taką sesję zrobić, ale też ich partnerzy, tak, mają taką potrzebę, to do tego idzie też w duecie ze zdjęciami album, który, co ciekawe, właśnie, tak jak powiedziałeś, że wisi zdjęcie w sypialni, a taki album z czarno-białymi zdjęciami, aktami, no właśnie, pani domu, leży na stoliku do kawy. I to nie jest powód do wstydu, tylko raczej do dumy. Ja się zgadzam z tobą, z tym, że tutaj wydaje mi się, że odchodzimy od erotyki, dlatego że tego rodzaju działalność ma charakter artystyczny. I jeśli popatrzymy, nie wiem, na Wenus z Milo, prawda, czy na Dawida, Michała Anioła, no to nie kojarzy nam się to specjalnie seksualnie. To są piękne dzieła sztuki, piękne tego ciała, i w zasadzie o to chodzi. Nie zgodzę się z tobą, bo dla, na przykład dla pani domu, która robi sobie takie piękne artystyczne akty i wiesza je w sypialni, czy też, jak Justyna mówi, robi sobie z nich album i on leży na stoliku kawowym, jest to wyraz pewnej potrzeby estetyki. Ale jeżeli ja wezmę ten album do ręki, albo wejdę do tej sypialni i tam popatrzę, to wybacz, ale moje receptory wzrokowe przekażą sygnał do mózgu, który ja sobie zinterpretuję po swojemu. Jakby moje reakcje będą stricte erotyczne, bo ja oprócz tego, że będę widział tę estetykę, będę też tam widział bodziec stricte erotyczny. Czasami no tak, ale Andrzeju, to w twojej własnej książce, w tym fragmencie, który zacytowałem, jest opisany pan, który doznał erotycznego uniesienia, wąchając czyjś bucik, tak? No to w ten sposób to wszystko może być erotyczne, ponieważ sam bucik, ale, jak gdyby, ale, bucikiem. No. Ale bardzo, bardzo ci, Konradzie, dziękuję za tą cenną uwagę. Fetyszyzm w różnych jego odmianach
jest najczęściej spotykaną preferencją seksualną i siła oczywiście oddziaływania fetysza czy fetyszów będzie na wiele osób różnorodna i odmienna. Także jak najbardziej wąchanie bucika czyjejś pani i samoistny wytrysk nasienia podczas tego czynu może się jak naprawdę zdarzyć, dlatego tam później ta partnerka go wyprowadziła. Ale no, są inni, którzy na przykład gromadzą te fetysze, na przykład znam ze swojej praktyki już takiego biegłego przypadek takiego chłopaka, który nagminnie kradł bieliznę ze sznurków w całej wsi, jak sobie gdzieś tam upatrzył, że... Czyli czystą uszła... przynajmniej czystą. No właśnie, on przynajmniej czystą, prawda? Ale no, są tacy, którzy wręcz przeciwnie, na Allegro możesz kupić takie, które noszą swój zapach i są zabrudzone, prawda? Więc w Japonii jest taka usługa, jedna z moich rozmówczyń opowiadała, że tam mężczyźni mogą zamawiać majtki młodych dziewczyn i są różne ceny w zależności od stopnia, że tak powiem, zużycia, tam godzinne, parugodzinne, jednodniowe i tak dalej. Także w takiej kulturze jest to nie tylko jak gdyby możliwe, ale wręcz jakby praktykowane. Ale ja bym chciał teraz, żebyś powiedział wobec tego, jaka jest właściwie definicja fetysza i fetyszyzmu, żebyśmy dobrze rozumieli, co to jest. No właśnie, bo musimy odróżnić fetyszyzm jako pewnego rodzaju skłonność. Na przykład jeżeli ja, będą mi się podobały na przykład pośladki mojej partnerki, na przykład kiedy ona ma na przykład sobie założone stringi, jakąś krótką prześwitującą bluzkę, czy też na przykład obleczę się w jakąś skórę, to można mówić o pewnych skłonnościach fetyszystycznych. Ona mi się podoba jako partnerka, ona oddziaływuje na moją wyobraźnię, ale jeszcze dodatkowo oczekuję, aby założyła, prawda, jakiś konkretny element garderoby, który będzie podkreślał jakby jej urod. Ale w momencie, w którym tenże na przykład but albo jej bluzka czy jej majtki będą mi całkowicie wystarczały i ona mi nie będzie już potrzebna jako osoba, to już będziemy mówili już o takim zaburzeniu parafilnym, już jako o zaburzeniu. Nie o odmienności, nie o różnorodności, nie o kolorystyce. Czyli w momencie, kiedy normalne, a może już wykraczać poza tę strefę taką standardu, tak? Dobrze rozumiem? Dokładnie. No tak, w momencie, w którym przedmiot nabiera jakby własności pobudzających i całkowicie zaspokajających moje potrzeby, kiedy ja na przykład widząc partnerkę, która na przykład, no niech ma jakiś albo lateks na sobie, pragnę ją i z nią pragnę realizować swoje potrzeby seksualne, to jest zdrowe. Ale w momencie, kiedy mi wystarczy sam jej kombinezon lateksowy po to, żebym ja sobie zrobił sam dobrze ręką, ona mi jest w ogóle niepotrzebna i nie potrzebuję z nią wchodzić w żadną interakcję, no to już jest pewnego rodzaju problem, który może skutkować na przykład no, alienacją, a po pewnym czasie jakimś cierpieniem innymi problemami natury seksualnej. A propos lateksu, to ja wam mogę opowiedzieć taką małą anegdotę. Kiedy zrobiłem w końcu film o seksualności katolików, natomiast nie zrobiłem filmu o takiej seksualności właśnie, którą ty tutaj opisujesz, ponieważ nie udało mi się znaleźć bohaterów. Ale w ramach mojej dokumentacji trafiłem do inżyniera, nazwijmy go Kowalski, który produkował odzież lateksową i było zaskakujące, jak dużo miał klientów. On to sprzedawał i w Polsce, i za granicą. Miał specjalny program komputerowy, ponieważ to wszystko było realizowane trochę tak jak bardziej nawet niż u lekarza anonimowo, ponieważ on się nie spotykał z klientami, on ich prosił tylko o podanie wymiarów. Ta odzież lateksowa musiała być bardzo dopasowana, w związku z czym chyba 26 miejsc trzeba było zmierzyć. Pisać w stosowny formularz.
Potem on to w tym programie komputerowym miał tak przygotowane, że plotter mu regulował sposób realizacji czy produkowania tej odzieży lateksowej i on to po prostu wysyłał na adres po wpłaceniu stosownej kwoty. I mówił, że najróżniejsi ludzie to zamawiali. No, on się nie starał specjalnie ich poznawać, ale zdarzało mu się wysyłać na przykład do klasztoru, no bo tam był tam adres taki, no to do człowieka, który pracował w banku i okazuje się, i chciałem, żebyś też to może skomentował, to akurat nie dotyczy tylko kobiet, bo to mogą być mężczyźni, że czasem ludzie noszą taką odzież właśnie i my nawet o tym nie wiemy. I to pod normalnym ubraniem i tak dalej. Jak często to się zdarza u kobiet i czy twoje rozmówczynie też miały takie lateksowe pragnienia? Lateksowe pragnienie również jest pewnego rodzaju taką skrajnością, w której no, noszenie lateksowych, tak naprawdę lateksowej bielizny na co dzień, no, nie jest tak naprawdę zbyt wygodne. Kompletnie nie jest. No, kobiety owszem na przykład lubią zakładać bardzo erotyczną bieliznę i chodzić i czuć ją na sobie w ciągu dnia i niejednokrotnie jak rozmawiam z pacjentkami, to one opowiadają, że właśnie uwielbiają zakładać erotyczną bieliznę idąc do pracy i cieszyć się, że mają coś takiego ładnego pod sobą. Tak, ja zawsze do tego namawiam. To jest prawda. Natomiast no, założenie lateksowej bielizny no, wiązałoby się już z wyjątkowo masochistycznymi tak naprawdę skłonnościami i byłoby niepraktyczne. Lateks jest pewnego rodzaju materiałem, który jest przydatny na tu i teraz, kiedy realizujemy jakieś teatrum we dwoje, czy tam w troje, czworo, a potem zdejmujemy to z siebie. Słuchajcie, no teraz tak, proponuję, żebyśmy posłuchali fragmentu muzyki, chwilę odetchnęli, zastanowili się nad kolejnymi kręgami, w które będziemy wchodzili, bo zaraz zejdziemy, że tak powiem, no może nie do piekła, może do raju, to będziemy wchodzili do góry. A teraz proszę Krzysztofa o to, żeby puścił nam muzykę. Chodzimy do siebie i jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste jak gotyk. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Pyta cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy. Unosi się
bratów i mijania się z sobą. Na swą miłość patrzymy bezradnie. Jak złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie. Kocham cię nieprzytomnie. Dzień dobry. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli. Nasi dzisiejsi goście to Krystyna Moraczewska, dziennikarka, pisarka, blogerka, autorka książek i dr Andrzej Depko, seksuolog, lekarz, neurolog, autor także bardzo wielu książek. Program realizuje dzisiaj Krzysztof Kołaczek, a producentem jest Adam Zliwi. Powodem tego programu jest ta książka, ja może pokażę jeszcze raz, Kobiety pragną więcej. To jest książka nie najświeższa, bo okazuje się, że Andrzej zdołał napisać następną. Opisująca pragnienia kobiet. Pragnienia, które no, nie są powszechnie znane, które dotyczą sfery seksu. I teraz ja czytając tę książkę zauważyłem, że tam jest sporo takich marzeń, czasem realizowanych, czasem nie, czasem opisują te rozmówczynie, jak do tego dochodziły, z zakresu BDSM. Chciałbym, żebyś Andrzeju nam tak przystępnie powiedział, co to jest ten BDSM i dlaczego kobiety to lubią. Ja nie wiem, dlaczego kobiety to lubią. Każdy ma swój własny pogląd na to, co jest dla niego optymalne, a co nie. Natomiast praktyki BDSM, czyli wiązanie, dyscyplina, jakieś praktyki sado albo masochistyczne, jest to pewnego rodzaju forma uzyskiwania zaspokojenia seksualnego. Pewnego rodzaju forma, to jest pewnego rodzaju teatr, na którym się obydwoje umawiamy, w którym jakby stricte szczegółowo omawiamy, jakie zachowania będziemy podejmować, co jest naszym obopólnym pragnieniem, czego możemy się dopuścić, czy czego możemy się nie dopuścić. I uprawiamy te praktyki po to, żeby uzyskać zaspokojenie seksualne. Czasami wystarczy zaspokojenie psychiczne, wewnętrzne, niekoniecznie musi dojść do i zaawansowanych form zachowań seksualnych. No i bez względu na tą różnorodność istnieje taka potrzeba wprowadzenia czegoś, co nazywamy hasłem bezpieczeństwa, które jakby niewypowiedziane, które wypowiedziane w trakcie, jakby sygnalizuje, że mamy natychmiast przerwać te zachowania, bo jakby przekraczamy granice oczekiwań drugiej osoby. Musimy sobie zdawać sprawę, że dla wielu osób
moment, w którym jakby zaczynamy się nakręcać, może powodować, że zaczynamy na przykład przekraczać pewne granice. Na przykład osoba o skłonnościach masochistycznych może na przykład tak się w bólu zatracić, bo będzie doznawać przyjemności seksualnej, że może dojść na przykład do jakiegoś zaawansowanego okaleczenia. Zresztą tam wspominają niektóre z tych rozmówczyń, że potem na przykład przez 2 dni nie mogły usiąść na pupie na przykład. Bywają też sytuacje, w której ta osoba, która jest tą stroną dominującą, może na przykład uruchomić jakieś patologiczne reakcje w sobie, bo jest niedojrzała, to może się dziać w takich związkach początkujących, niedojrzałych, w których dalsze takie postępowanie mogłoby zagrozić zdrowiu tej drugiej strony. I dlatego musi być to hasło bezpieczeństwa, które przerywa te zachowania. No a co tam można robić? No praktycznie wszystko, co nam przyniesie fantazja. To sobie sami wymyśliliśmy, czym się zainspirowaliśmy w trakcie oglądania jakichś filmów, czytania jakichś książek. Na przykład wczesnodziecięce czytanie Markiza de Sade, jakiś Justyna notabene, czyli nieszczęścia cnoty, mogą powodować, że... No ja pamiętam też takiego, on jest opisany, tego pacjenta, znaczy pacjent, rozmówca w Huci, który wspominał na przykład o tym, że... No Konrad to też wie, o którego chodzi. Który go zafascynował, którego jakby na drogę, że tak powiem, BDSM-u pchnęło zafascynowanie wiązaniem i zaczytywaniem się w dzieciństwie przygodami Winnetu i Olszatyrhenda. Olszatyrhenda. To ja może dodam, że tak pro domu sua, że tak powiem, troszeczkę się chwaląc, kiedy Andrzej Dko, Ewa Wanat pracowali nad książką Chuć. Ja robiłem swoją dokumentację i trafiłem do bardzo ciekawego człowieka, z którym właśnie skontaktowałem Ewę i Andrzeja, który lubił wiązać kobiety. I to wiązanie było jego fetyszem, to może nie używam tu właściwej formy, ale w każdym razie formą osiągania satysfakcji. A opowiadał nam właśnie o tym, że to odkrył wielokrotnie, czytając pewne fragmenty tych książek dla młodzieży, tam gdzie krępowano Winnetu, czy krępowano jakichś innych bohaterów. Pamiętam, że też w Czterech Pancernych coś dostrzegł takiego, także to naprawdę najbardziej niewinne. W Czterech Pancernych była tam taka sytuacja, jak Lidka była związana. No tak, tak. Tam coś też było z Czarikiem, to bardzo skomplikowane. Justyno, ty chciałaś coś powiedzieć? Nie. Dobrze. Słuchajcie, teraz może obejrzymy następny film. Ale czy ty wyobrażasz sobie, Justyno, żebyś była taka związana jak Lidka w Czterech Pancernych? Tak. No ja akurat lubię, więc... A widzisz. Na Pomorzu mieszka taka para, która to są mistrzowie shibari, czyli tego wiązania. Jakbyś chciała, to ci mogę dać namiary, bo oni bardzo dobrze. Tak, to ale to jest tak, że gdzie to się, bo ja wiem, o czym mówicie, że są teraz kursy nawet, tak, są specjalne tak, ale to już jakby zatracał ten wątek erotyczny, to ja rozmawiałam niedawno z osobą, która w tych kursach uczestniczy i pytałam się, czy to nadal jest element właśnie aktu seksualnego, może tak się wyrażę, i powiedział, że nie, że to już zaczyna być taką sztuką samą dla siebie, sztuką dla sztuki, że to już jest wyzbyte, że on sam mówił o sobie, że on zaczął wiązać, bo go to zaczęło kręcić w seksie, ale potem się wkręcił w to trochę jak w dyscyplinę sportową. I przestał uprawiać seks, tylko już wiązał, tak? Nie wnikam, czy on sobie tam seks uprawia i jak uprawia i czy nadal wiąże w seksie, ale że samo te zdobywanie jakichś tam kolejnych szczebli w tym wiązaniu, to już jest jakby samo wiązanie dla wiązania i to już jest nieważne trochę z kim, że ta partnerka to jest taka tak zwana modelka i tu chodzi tylko o doskonalenie sztuki wiązania, a właściwie to już nie kręci, o tak tylko. Dobrze, słuchajcie, obejrzyjmy teraz klip, który chciałbym, żebyście potem skomentowali, który, no, w nim jest
pewna informacja i właśnie chciałem, żebyśmy o tym potem słowo zamienili. Krzysztofie, to się nazywa submissive training, slave positions for dominance and submissives in BDSM relationship. Chciałabym pokazać Wam dzisiaj kilka pozycji dla niewolników. Pozycje niewolnicze spełniają różne funkcje. Są rytuałem, który pomaga osobie uległej wejść w uległy stan umysłu. A oprócz tego, niektóre pozycje służą, żeby w pełni pozwolić na uprzedmiotowienie, upokorzenie lub karanie. Niektóre z nich służą też do tego, żeby poczuć się dumnie i seksownie. Pozycje niewolnicze są doskonałe do tresowania Twojej uległej partnerki lub partnera. Teraz w uległej pozycji mam nogi rozłożone szeroko, plecy są wyprostowane, teraz klęczę, a moje stopy się stykają, a dłonie leżą otwarte na kolanach. To jest jedna z podstawowych pozycji. Można ją nieco zmieniać. Można złączyć nogi. Właśnie tak. Cały czas z otwartymi dłońmi. Wciąż jest to pozycja uległa. To jest pozycja, którą się przyjmuje, kiedy jest się w pokoju razem z dominującą kobietą. Ta pozycja wyraża szacunek. Jak ułoży się dłonie, ma swoje znaczenie. Kiedy chce się, żeby osoba uległa nie poruszała się i nie przeszkadzała, każcie jej ułożyć ręce w ten sposób, trzymając łokcie. Trzymając ręce za głową, osoba czuje się dumnie i lepiej eksponuje piersi. Jedna z pozycji, która jest bardzo uległa, którą bardzo lubię, która też jest bardzo seksowna, to kiedy w uległej pozycji układa się usta w ten sposób. Pozostaje się w tej pozycji do momentu, kiedy twój tam się pocałuje. I to jest moment, kiedy możesz się odezwać, oczywiście, jeśli dostaniesz pozwolenie. A no właśnie, to Andrzeju, może ty powiesz. Wydaje mi się, że tutaj, żeby móc uczestniczyć w tego rodzaju sesjach, to warto przejść takie szkolenie, żeby się nauczyć, czy tak rzeczywiście jest, czy człowiek tak naturalnie może w to wejść. No musimy o tym pamiętać, że generalnie jako ludzie jesteśmy zróżnicowani i mamy różną wyobraźnię, różne fantazje. No są tacy, którzy są w stanie zrobić coś intuicyjnie, sami, lepiej, gorzej, ale będzie ich to kręciło. No, a są inni, którzy chcą być perfekcjonistami, w związku z tym biorą udział w takich szkoleniach, które powstają. Na przykład sam w tej chwili wykupiłem swojemu przyjacielowi prezent urodzinowy na 30 urodziny, ponieważ wiedziałem o tym, że on bardzo marzy o tym, żeby zafascynował się Shibari i marzył o tym Shibari i dostał taki prezent w postaci dwudniowego kursu wiązania, najpierw dla początkujących i dla zaawansowanych, właśnie organizowanych przez Nawado, o tych, których ty mówisz z Gdańska, Konradzie, gdzie właśnie będzie mógł jakby zrealizować wreszcie swoje pragnienie nauczenia się jakby podstawowych kilku wiązań, no bo wiązanie o tyle jest istotne, że musimy wiedzieć, w którym miejscu jakie węzły zakładać, po to, żeby nie uciskać naczyń krwionośnych i po to, żeby Uważaj, żebyś nie zrobił jakiegoś błędu, bo potem wiesz, trzeba do lekarza iść, żeby nie uciskać nerwów. Wiem, że tak jest, wiem. No ale w ogóle krzywdę można też zrobić tak naprawdę, a poza tym pewne wiązania właśnie powodują taki przepływ krwi, który stymuluje, albo taki, że można sobie zrobić kuku, można i zebrać. No tak, no tam gdzie się wkrada ból i to taki ból, nie ten, którego pożądamy, tylko po prostu coś się dzieje niefajnego, no to się kończy zabawa. No oczywiście, że trzeba znać pewne zasady, jak już się wchodzi gdzieś tam dalej i jest to po prostu coś więcej niż, nie wiem, związanie rąk, tak, no nadgarstku. Chociaż też można zrobić krzywdę, jak się tam za mocno zaciśnie. Andrzej, miałem kiedyś okazję być kilka razy na pokazach Slanesh i Gun Raptora. No oni właśnie. Właśnie, no i Gun Raptor jest po prostu dla mnie mistrzem tego Shibari i po prostu sposób, w jaki on, i pietyzm, z jaki on po prostu zakłada te więzy i tą różnorodność wiązania, no jest to po prostu, no rzeczywiście patrzy się na to jak na przepiękne przedstawienie. No i pozostaje teraz już problem inny, na ile to przedstawienie
jest adresowane do ludzi, którzy się tą interesują, a na ile, którzy to sprowadzają do jakiegoś takiego przeżycia, bo pamiętam dziewczyny, które były wiązane i po których w trakcie wiązania było widać, że one przeżywają fascynację erotyczną razem z każdym kolejnym węzłem i podwiązaniem. I pamiętam takie, które się cały czas chichrały i po prostu zachowywały się jak pensjonarki, piszczały i chichotały się i po prostu to było takie irytujące. No, ale może dlatego, że się, wstydziły, no bo to chichranie się to często jest takie zamaskowanie też tego, że nie pokazały swoich prawdziwych emocji, że na przykład je to kręci, no to się chichrały, no. No ale, wiesz, to chichranie było na takich częstotliwościach, że po prostu, było totalnie rozpraszało i tak się zastanawiałem, w którym momencie ten gun podciągnie ją pod sufit, a potem spuści tak po prostu. Dobrze, słuchajcie, teraz chciałem tylko dodać taką rzecz, że BDSM to jest taki bardzo szeroki zakres zachowań i wiele z nich ma charakter czysto taki psychiczny. Kiedy robiłem dokumentację, ja pamiętam, że trafiłem na jedną z tych imprez, gdzie bardzo byłem zdziwiony. Właśnie szukam nazwy, bo tam, o, to się nazywa trampling. Tak, chodzenie, spacerowanie. Tak, ale chodziło, na czym to polegało? Ja to zobaczyłem i to zrobiło na mnie większe wrażenie niż kopulacja tam 15 osób jednoczesna. Mianowicie w progu leżał mężczyzna, który chyba był rozebrany, po którym trzeba było przejść. I przyjemność mu sprawiało to, że ludzie wchodzący do tego klubu go deptali. I to wszystko, więcej niczego on nie potrzebował. Także ten BDSM czasem ma takie, że tak powiem, dosyć nieoczekiwane, czy takie no, trudne do wyobrażenia zachowania. I także jest dominacja kobieca. Wiele z tych kobiet lubi być uległymi, ale także czasem się zamieniają, a czasem lubią być dominami. Pamiętam na przykład dominę, która ze mną rozmawiając jednocześnie tresowała swojego psa. Czyli tym psem był człowiek, któremu kazała siadać, warować, tam coś przynieść, wynieść i tak dalej. I to w trakcie rozmowy trochę tak było, że ze mną tutaj dialoguje na temat właśnie tych różnych, powiedzmy sobie, spraw, które ewentualnie chcemy sfilmować, a tam rzucała taką uwagę, waruj, siad, przynieś i tak dalej. Ale teraz chcę przeczytać... No, ale zanim przeczytasz ten fragment, to jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, co jest niezwykle ważne i istotne. Nie chciałbym, żeby to umknęło. Powiedziałeś o tym człowieku, który mu z przyjemność sprawiało, że każdy, kto wchodził do klubu, go deptał, prawda? No i jakby i to deptanie jest dla niego bodźcem erotycznym. To jest dosyć fascynująca sprawa, jak bardzo my potrafimy percepować różnego rodzaju bodźce jako bodźce erotyczne. Na przykład pamiętam w takiej książce Cegle, takim jakby z najbardziej ważnych podręczników światowej seksuologii, profesora Bancrofta, opisujący seksualność człowieka. Trudna książka, nie polecam niespecjalistą. Jest opisany przypadek, w którym jeden z jego współpracowników poszedł w Nowym Jorku do klubu BDSM po to, żeby rozpocząć jakby pracę nad tym aspektem z punktu widzenia seksualności. On mówi, że widział tam taką sytuację, w której przyszła kobieta pracująca w dużej kancelarii prawnej nowojorskiej, tutaj rozebrała się do naga, została przywiązana do krzyża i następnie rozpoczęła się chłosta. I on myśli, że to będzie taka jak to w BDSM, że no, część jest takich zachowań, może być takich terenach, a tam się zaczęła taka chłosta prawdziwa, taka jak chłostano na południu Stanów Zjednoczonych na plantacjach bawełnych niewolników. I kiedy on się zerwał, żeby zaprotestować jako lekarz, bo nie, to w tym momencie usiadł z wrażenia, ponieważ okazało się, że no bez żadnej stymulacji, oprócz tej chłosty, prawda, ta kobieta dostała tak silnego orgazmu, że mało po prostu tych więzów nie zerwała, którymi była przywiązana do tego krzyża. I nagle to stało się taką fascynacją, jak to jest możliwe, że bez stymulacji stref erogennych, bez żadnych zachowań stricte erotycznych, tylko poprzez zadawanie bólu, ktoś jest w stanie przeżyć tak bardzo silnie doznania seksualne.
też zadałem sobie pytanie, jak to jest możliwe, aż do czasu, kiedy rzeczywiście miałem też taką możliwość obejrzenia w Polsce takiej sytuacji, gdzie kobieta została wychłostana, miała, dostała dokładnie 40 batów na 40 swoje urodziny, bo to była jej fantazja. I była chłostana przez dwoje chłostających długimi pejczami i ona w czasie tej chłosty było widać, że ona przeżywa satysfakcję seksualną i potem, gdy po 40 została odpięta, ten jej partner przed ją zabrał na ręce, to ona po prostu była w zupełnie innym świecie. Ona w ogóle nie skarżyła się na żaden ból. Ona była po takim odlocie, po takim rzucie katecholamin, endorfin, że jak na największym haju, ponieważ usiadłem obok niej z boku, więc natychmiast zacząłem jej zadawać pytania po to, żeby jak najwięcej zarejestrować i to było po prostu niesamowite. Ona była jak po długim, wyczerpującym, trwającym kilka godzin seksie. I tak się czuła. Tak. Ja widziałem podobne sytuacje akurat w Stanach Zjednoczonych, w klubie, gdzie mężczyźni na różne sposoby dręczyli kobiety, bili je i tak dalej. I na mnie robiło to fatalne wrażenie. I przechodząc tamtędy kilkakrotnie, bo to zwykle jest ileś tam pokoi, widziałem coraz bardziej jakby okrutne te zachowania, ale no, to było za obopólną zgodą. Pewnie był ten sygnał bezpieczeństwa i tak dalej. Także tak rzeczywiście się w takich miejscach i dzieje i takie potrzeby niektóre panie mają. Ale ja chciałem przeczytać tutaj fragment mówiący o czymś odwrotnym. Mianowicie tutaj mamy do czynienia z Dominą i ona opisuje swoją relację z psami, czyli tymi swoimi niewolnikami. Daję im zadania i oni te zadania wykonują, bo przesyłają zdjęcia. Czyli to w ogóle jest na odległość, prawda? Bardzo dobre na czas pandemii. Na przykład przez 4 dni, jeżeli chcą się napić jakiegoś napoju, który jest chłodny, oprócz herbaty czy kawy, to piją z miseczki na podłodze. Za każdym razem uległy musi zrobić zdjęcia, no, żeby udokumentować, prawda? Zapewniam was, że oni robią te zdjęcia. Na przykład przez 3 dni wstają 45 minut wcześniej niż zazwyczaj, robią zdjęcie i przesyłają je do mnie, podpisując: dzień dobry, moja pani. Rozbierają się do naga, idą do kąta, robią kolejne zdjęcie dla pani z prośbą o wodę czy pozwolenie zjedzenia śniadania. W ciągu dnia otrzymują przeróżne zadania, które muszą również udokumentować. I teraz ty pytasz, czy komentujesz. Te zadania mają na celu sprawianie przyjemności drugiej stronie przez jej upokorzenie, a tobie przez świadomość sprawowania kontroli, która wychodzi już poza seksualność, prawda? Tak, tak, tak. No więc mamy tutaj do czynienia z taką jakby seksualnością realizowaną w sposób czysto psychiczny, bo w ogóle nie ma kontaktu fizycznego między tymi ludźmi. To jest szalenie ciekawe i myślę, że jest fałszywy właśnie ten obraz, że BDSM polega tylko na jakimś biczowaniu, na jakimś dręczeniu takim czysto fizycznym. Nie, bardzo często to są zupełnie takie dla nas chyba mało erotyczne zachowania. Ja pamiętam imprezę, na której byłem, gdzie najpierw był 2-godzinny proces, który wyglądał tak jak proces w sądzie, tyle że ubrani byli w takie trochę starodawne stroje, tam to była jakby inkwizycja i przez 2 godziny były różne oskarżenia, próby obrony i dopiero jak te osoby zostały skazane, to trafiły do stosownych miejsc, pokoi i tam były wymierzane im kary. Ale ten proces był równie ważny jak to, co się działo potem. Mnie się wydawało, że to nawet troszkę nudne jest, ale no, oni w tym znajdowali przyjemność. No, tu zabrnęliśmy troszkę w taki rejon BDSM, ale ja mam teraz propozycję, żeby dla tych, którzy no, nie gustują specjalnie w tego rodzaju zachowaniach, dać coś takiego bardziej leżącego też w zakresie marzeń męskich i takiego trochę standardu. I proponuję, żebyśmy najpierw zobaczyli klip, a potem chciałbym, żebyśmy pokomentowali te zachowania i będę oczekiwał od was tutaj opowieści, co wy na ten temat sądzicie. Krzysztofie, Swingers, impreza dla poligamistów i nie tylko. Byliśmy tam z kamerą. You want my... yeah. Yeah.
Zapraszam. No. A to te szafki tutaj? Szafki? No, trzeba się przebrać. Jaki strój? Każdy, kto przychodzi do klubu, dostaje swój kluczyk do szafki. W momencie, kiedy już wejdzie do klubu, musi się przebrać w strój dopasowany do tematyki imprezy. W większości jest to strój erotyczny. Kobiety zakładają, wiadomo, body, jakieś ciuchy typowo erotyczne, bieliznę. Mężczyźni też muszą założyć strój erotyczny. W przypadku mężczyzn jest to trochę prostsze niż u kobiet. Zakładają tylko bokserki, albo chodzą nago, albo chodzą w ręczniku, a to tylko właśnie do strefy mokrej. Przychodzą kobiety, jedna kobieta, która ma fantazję, nie wiem, spotkać się z 30 mężczyznami, mimo że spotyka ich tutaj 40, nadal mówi, że jej brakuje. Niektórych mężczyzn, tak samo jak te kobiety, podnieca takie coś robić na uprawianie seksu w większym gronie na oczach swojego męża, a mężowi też to sprawia przyjemność i czasami specjalnie to robią. To jest strefa z łóżkiem wodnym, ale mo, działa. Każda osoba, która przychodzi do klubu, ma do dyspozycji wszędzie prześcieradła w klubie, więc jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się, to nie ma żadnego problemu. Dbamy bardzo o higienę i o sprzątanie w lokalu, więc każda osoba, która przychodzi do klubu, większość są to nasi stali goście, każdy po sobie sprząta. Każdy ma inne gusta, więc o gustach się nie rozmawia, więc jakby ciężko nam jest określić, czy osoba, która jest, nie wiem, kobieta, która przyjdzie, jedna będzie od stóp do głów zrobiona po operacjach plastycznych i dla kogoś będzie ładna, a dla kogoś będzie bardzo szkaradna, tak? Więc tak samo jest ze sobą, nie wiem, kobietą, która przyjdzie trochę grubsza na przykład, to są osoby, które lubią kobiety o tych rubensowskich kształtach, tak? I to jest osoba, którą też puścimy do klubu, jeżeli będzie osobą zadbaną, w sensie higieny, tak? Higieny kultury swojej i jakby ogólnie będzie też dobrze ubrana, albo po prostu przyjdzie i będzie umiała się dobrze bawić, albo przyjdzie z polecenia od kogoś innego, to taka osoba do klubu wejdzie. Tak jak na dyskotece, można podejść do baru, napić się drinka, nie trzeba tańczyć z nikim, tak? Można do kogoś podejść, zapytać, przepraszam, zatańczysz ze mną, albo się dostanie kosza, albo się z kimś zatańczy. Podobnie jest tutaj, tylko wiadomo, w wiadomej kwestii, tak? Jeżeli przychodzą na przykład do nas 3 singli na imprezę, 4 singli, my takich osób nie wpuszczamy do klubu. W większych grupach niż na przykład 2-3 osoby nie wpuszczamy, chyba że przyjdzie na przykład 3 kolegów, z czego jednego znamy. Jeżeli ktoś ma większą ochotę już się pobawić i już pójdzie krok dalej, to mamy przygotowanych kilka pomieszczeń, w których mogą robić co im się podoba. Tu akurat nie wejdziemy, bo się nie da dalej. To jest pomieszczenie dosyć spore. Ludzie się bawią, różnie są materace, łóżka. I tu na suficie mamy podwieszone takie rury, do których można na ostrzejszych imprezach BDSM-owych i nie tylko podwiesić partnerkę, przykuć. Tutaj utrzyma to osoby bardzo też dużej wagi, więc można każdego podpiąć tak naprawdę pod to. W ogóle nie ma jakby ani przyzwolenia, ani zakazu u nas uprawiania seksu, więc gdzie chcą, to sobie uprawiają, tak? Jakby to nie ingerujemy, więc mogą równie dobrze i na barze sobie uprawiać, jak mają ochotę. I nikomu to nie będzie przeszkadzało i nikt się nie zdziwi, więc mogą gdzie chcą. No właśnie, żeby nie musieć tak tylko werbalnie opisywać, jak wygląda taki klub swingerski, zaprosiłem tutaj, znaczy zaprosiłem, pożyczyłem po prostu klip, który nam to pokazuje. Oczywiście bez ludzi. W momencie, kiedy chciałem na ten temat zrealizować dokument, się okazało, że w zasadzie jest to praktycznie w Polsce niemożliwe. Na Zachodzie łatwiej, no bo tutaj jest skrępowanie i taka jakaś pruderia. Ci ludzie bardzo często są z środowisk, powiedziałbym, z górnej półki i nie bardzo się palą do tego, żeby ich pokazywać. Mają prawo oczywiście, no ale w ten sposób nie możemy niczego tak naprawdę pokazać. No to możemy o tym porozmawiać. Dlaczego panie wybierają sobie takie miejsca? Myśmy już trochę tego tematu dotknęli, ale chciałem, żebyśmy teraz to niejako pogłębili. No bo to coraz więcej takich klubów jest, coraz częściej i w klubach, i przez Tindera, i przez prywatne imprezy. Panie poszukują coraz to nowych doznań, coraz więcej partnerów, bez koniecznie tych różnych dodatkowych elementów. Po prostu chcą poznać coraz więcej możliwych zachowań, możliwych mężczyzn. No to skąd to się wzięło i do czego to prowadzi? Andrzej. Niech już ja raczej opowiem, bo to są kobiety rakiety. czyli wniosek jest prosty.
Wynika to ze zmian w obyczajowości. Jeżeli rzeczywiście wchodzimy w obszar mojej książki Kobiety Rakiety, wyraźnie też tam rzeczywiście o tym pisałam. Pisałam też, bo mówimy teraz gdzieś tam o pewnym też pokoleniu kobiet, tak? Bo mówimy, bo te kobiety, zakładam, to są kobiety, nie wiem, 40-letnie, 30-letnie, 20-paroletnie, tak? Mówimy o dużych zmianach dotyczących obyczajowości i tego, że do kobiet dotarło, ja spłycę teraz cały wywód, ale generalnie puenta jest najważniejsza, że mają pełne prawo, tak samo jak mężczyźni, korzystać ze swojej seksualności, spełniać swoje fantazje i że seks w ogóle nie jest li i tylko powinnością, obowiązkiem małżeńskim albo tematem, jeżeli przez kobiety poruszanym, to wstydliwym, powodem do wstydu, że mają pełne prawo do czerpania z seksu przyjemności i również mają, to brzmi w ogóle też idiotycznie, ja sama to mówię, jakie prawo, to jest normalne, to jest normą, to nie jest jakieś prawo, nikt nie dał tutaj kobietom żadnego prawa, to jest normalne, ktoś wmówił przez lata, to o czym ty też, Andrzej, prawda mówisz, 5000 lat w ogóle w gorsetach tej obyczajowości, zakazów, nakazów, frustracji, poczucia winy, permanentnego poczucia winy. Ja pamiętam, ja też wzrastałam w takim poczuciu winy, ja akurat od zawsze miałam bardzo wybujały temperament i nawet w mojej własnej rodzinie moja mama i tak się wychowywałam właśnie w takim poczuciu, że to jest coś złego, że to, że ja mam, nie wiem, wielu chłopaków, że w ogóle, że mam taki, a nie inny temperament, jest powodem do wstydu, że ja jestem jakaś zła, gorsza, ladacznica, latawica. Od razu pewne zachowania napiętnowane. Dlaczego? Dlaczego to, co jeżeli chodzi o mężczyzn, jest uznawane, jest akceptowalne, jest uznawane za normę, tak? Bo to jest norma. W przypadku kobiet my się z tego musimy, nie wiem, tłumaczyć, wstydzić się, chować się z tym. Nadal tak jest, chociaż ta obyczajowość, bo właśnie to jest w odpowiedzi na pytanie, się zmienia. I w momencie, kiedy do wielu kobiet to zaczęło docierać, ale też zaczęło docierać dzięki właśnie temu, co czytają, dzięki właśnie takim książkom, które powstają, dzięki temu, że jest większy dostęp w ogóle do wiedzy, to gdzieś mi się głowy otworzyły na to, że mają to, że to jest normalne i że to jest wpis, że mało tego, że blokowanie tych swoich nie tyle zapędów, co potrzeb prowadzi do całego szeregu frustracji i stają się po prostu zgorzkniałymi bzdziągwami. Taka jest prawda, sfrustrowanymi szefowymi, wyżywającymi się te swoje potrzeby gdzieś tam, kumulującymi w innych obszarach życia, kiepskimi, drącymi się na dzieci matkami, właśnie sfrustrowane, zestresowane, dlatego, że po prostu się nie realizują w obszarze seksualności, który jest cholernie ważny, jest niebywale ważny dla kobiet. I czasami mają to też zupełnie nieuświadomione. To nawet nie wiedzą, że tak jest, nawet nie wiedzą, o wielu rzeczach w ogóle kobiety nie wiedzą, muszą tam się do często dużą pracę nad sobą wykonywać, ale i stąd gdzieś tam zaczynają szukać, jest dostęp do aplikacji, dostęp do portali, okazuje się, że takie kluby, bo do tej pory kobiety myślały bardzo długo, że to są miejsca tylko dla facetów, jakieś kluby go-go ze striptizem, nie wiem, właśnie, że gdzieś tam takie przyzwolenie, facet może sobie pójść, tak, niekoniecznie chwili na dziwki, no ale trochę też tak, no, bo to facet. Może pójść sobie do takiego klubu, na taniec erotyczny i tak dalej. Jak robi to kobieta, to już jest w ogóle jakieś mega dziwne. A dlaczego to jest dziwne w ogóle? Co w tym jest dziwnego, że kobiety też chcą chodzić w takie miejsca i realizować swoje fantazje, swoje potrzeby? Ja nie mówię, że wszystkie, bo każdy ma, ja bym w życiu do takiego klubu akurat nie poszła. Obleśne dla mnie jest obrzydliwe, no ale to dobra, no to jest moje. Ale szanuję, że ktoś inny tak i że jest mu tam dobrze i że w taki sposób się realizuje. Cool, okej, i dobrze, że są takie miejsca i dobrze, że kobiety... Ja w ogóle nie widzę w tym, może ja po prostu mam niepopularne poglądy, ale nie widzę w tym jakiegoś powodu w ogóle do... To nie jest jakieś zagadnienie, to jest w ogóle totalnie chyba normalne. No chyba, że nie. Chyba skończyłam. Mam do ciebie pytanie takie. Jak wobec tego ty te osoby znajdowałeś? Bo skoro to nie są twoje pacjentki, a sądząc ze wspólnego mianownika tych wywiadów, są to osoby o dość bujnym życiu seksualnym, no to jak ty je łapałeś? Czy to tak idziesz ulicą, patrzysz, o kurczę, jest taka temperamentna, to ją zagadam, tak? To jak to właściwie? Właśnie tak. Stałem pod
jednym ze sklepów, w jednym z centrów handlowych pod sklepem z bielizną damską. Przez szybę obserwowałem, które kupują jakieś takie bardziej fikuśne, jak bardziej fikuśną bieliznę i potem jak wychodziły, to je zaczepiałem. No i tyle, wiesz, no i okazało się, że się nie myliłem. Nie, ale kpisz sobie teraz nas, czy mówisz prawdę? Nie, no teraz chciałem, żeby było śmiesznie. Prawda jest o wiele bardziej prozaiczna. Nie wiem, czy pamiętacie, czy może Państwo pamiętają, ale kilka lat temu w programie Polsat Cafe był taki program, który prowadziliśmy, współprowadziliśmy z Ewą Pacułą, który się nazywał Dobrenocki. Tak, Dobranocki. Tak. I te dobre nocki, i tam do tych dobrych nocek, tam myśmy nagrali ponad 100 odcinków. I tam byli zapraszani różni ludzie, którzy opowiadali właśnie o tych, researcherki znajdowały, którzy opowiadali o swojej seksualności. I pewnego dnia do tego programu przyszedł właściciel klubu dla swingersów Usta, Paweł Hernik. I on opowiadał właśnie o tym swoim klubie, no i później mnie zaprosił do tego klubu, żeby przyjść, odwiedzić. Ja szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie byłem w takim klubie, a jeszcze o tyle bardziej fascynujące było to, że jedna z naszych studentek seksuologii klinicznej, to są studia podyplomowe, przyniosła mi swoją pracę magisterską, którą popełniła w najstarszym z polskich klubów dla swingersów, który znajduje się w Bielsku-Białej. I ona tam zrobiła pracę magisterską na temat funkcjonowania w ogóle par swingerskich. Czym się funkcjonowanie osobowościowo i w ogóle jako związki różnią pary swingerskie od przeciętnych par, prawda, polskich. No i okazało się, że oni funkcjonują generalnie lepiej. Są lepiej dopasowani, są bardziej zadowoleni z życia, są bardziej udanymi rodzinami, że w ogóle są silniejsze więzy, że po prostu te relacje nawiązywane w klubie dla swingersów przenoszą się potem w ogóle poza klub, że razem wysyłają dzieci do szkoły, potem razem wyjeżdżają na wakacje i że te ich relacje potem z czasem przestają być relacjami stricte seksualnymi, ale są głębokimi przyjaźniami i że oni funkcjonują bardzo dobrze. I wtedy sobie uświadomiłem, że ja praktycznie na ten temat nic nie wiem. I zdecydowałem się, żeby pójść do tego klubu. I w tym klubie przyjrzeć się rzeczywiście, jak to wygląda, no bo jeżeli chcemy poznać życie żubra, to nie jeździmy do Białowieży, do tam, gdzie one są zamknięte w klatce, tylko trzeba wejść do matecznika, żeby zobaczyć, jak ktoś funkcjonuje w swoim naturalnym środowisku, kiedy funkcjonuje zupełnie inaczej. No i razem tutaj z dr Jędrzejewską wybieraliśmy się tam wybraliśmy się na to raz i drugi raz do tego klubu Usta. Powiedzieliśmy w ogóle, o co chodzi, prawda? Bo tam to też była taka sytuacja, że moja twarz była rozpoznawalna, więc ci ludzie byli trochę tacy zestresowani, co tu robi seksuolog w klubie, prawda? No, taki był dystans. Na szczęście dzięki właścicielom Ewie i Pawłowi, Joli, przepraszam, Joli i Pawłowi, oni wiedząc o tym, jaki jest nasz plan, a mianowicie plan był taki, żeby po książce Chciałbym, Chciała, czyli o fantazjach seksualnych Polek, napisać książkę o tym, w jaki sposób kobiety te fantazje i czy w ogóle te fantazje realizują. No i okazało się, że właśnie takim cudownym miejscem do tego jest klub dla swingersów. I w ten sposób poznawaliśmy te nasze rozmówczynie. Tutaj druga połowa później po pewnym czasie jakby nie zgodziła się na to, żeby zamieścić, bo ta książka to mogłaby mieć tak naprawdę spokojnie jeszcze drugi tom. No ale ponieważ ktoś jakby nie zgadzali się na to, żeby to wycofywali zgody na to, żeby je zamieścić, no są tylko 22 wywiady. No i one są takie, jak te kobiety są, no po prostu pokazują, w jaki sposób ich ta seksualność ewoluowała, w jaki sposób one kształtowały swoją seksualność właśnie pod wpływem domu rodzinnego,
szkoły, rodziny, środowiska, gdzie były przekonane o tym, że właściwie ta seksualność kobiety to jest głównie po to, żeby spełniać oczekiwania swoich partnerów. I jaką długą drogę potrzebowały przejść, żeby się przekonać, że drzemią w nich zupełnie inne pokłady, które mogą mi dostarczać tak naprawdę prawdziwej przyjemności, że nagle z kobiet, które traktowały ten seks na przykład jako jakieś zło konieczne albo w ogóle unikały, nagle okazało się, że ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu lubią one dominować w seksie. Nagle okazuje się, że seks z kilkoma partnerami, czy jakiś gangbang jest po prostu mega przeżyciem. Są znowu inne... Andrzeju, dla tych, którzy nie do końca wszystko wiedzą, powiedz, co to jest gangbang, jak już używasz gangbang jest to takie spotkanie, w którym mamy do czynienia jedną kobietę i minimum trzech mężczyzn, od 3 do 10, niektóre miały 15 na raz, którzy, ci mężczyźni skupieni są na zaspokajaniu swoich potrzeb, a tak naprawdę to ta kobieta decyduje, determinuje, co, kto, w którym momencie może zrobić. No są kobiety, którym to bardzo odpowiada i są też kobiety, które nigdy by się nie zdecydowały, bo jest to dla nich jakaś forma upokorzenia. Ale mogę wam powiedzieć, że to jest dosyć częsta właśnie kobieca fantazja. Znaczy nie, może wśród nie wiem, moich znajomych, ale to nie jest jakaś niszowa akurat ta. No więc właśnie to oprócz tego no, nagle są kobiety, które odkryły przez przypadek ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, że ekscytuje i dostarcza mega przyjemności seks z drugą kobietą. Chociaż nigdy by w życiu nie pomyślały o tym, żeby na coś kiedykolwiek się takiego się zdecydują. I to jest też dosyć ciekawe, że one nie są zainteresowane relacjami emocjonalnymi z tymi kobietami. One, ich nie można by określić mianem kobiet homoseksualnych w sensie takiej orientacji homoseksualnej. To jest bardziej preferencja. One preferują ciało kobiety jako fetysz. No, ja przerwę ci może i na chwilkę bym poprosił znowu Krzysztofa, żeby nam puścił klip, w którym młoda kobieta opowiada właśnie o swoich doświadczeniach z orientacją seksualną. Krzysztofie, biseksualna, niezdecydowana, puszczaj, proszę. No elo, ja jestem Hania S. i dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który mnie bardzo dziwi i którego nie rozumiem. Otóż jest taki pogląd, że osoby biseksualne to są po prostu ludzie niezdecydowani, którzy nie wiedzą czego chcą. Co tym bardziej mnie zadziwia, mówią tak też osoby na przykład homoseksualne, czyli ze środowiska LGBT. No bo skoro jesteśmy w mniejszości, to jest doskonały pomysł, żeby podzielić się jeszcze. Well. Ja jako, że jestem biseksualna i nie wstydzę się, jakoś nie ukrywam swojej orientacji, to też dostałam takie komentarze. Bo kiedy do ludzi doszło, że są osoby heteroseksualne, czyli te normalne, i homoseksualne, czyli te, które łączą się w pary jednopłciowe, to oni jakoś to przetrawili i to chyba był taki koniec. Okej, tu jest nasza granica, już przeszliśmy za daleko z tą akceptacją. W ogóle lubimy sobie dawać etykiety i szufladkować ludzi i kiedy już zrobiliśmy tę segregację, że są hetero i homo i jakby mamy te dwie szufladki, to jak ktoś nam mówi, że jest z trzeciej, to często jest takie... I widzę takie wypowiedzi, że zdecyduj się, chłopak czy dziewczyna. A ja wtedy odpowiadam, aktualnie jestem w związku z kobietą, ale równie dobrze mogłabym być z mężczyzną i nie byłoby to wbrew mnie. A, może to też wynika z tego, że większość ludzi przecież określa się i swoją orientację pociągiem do jednej płci, tej lub tej. Więc gdy przychodzi taki ktoś i mówi, że no mogłabym być z kobietą, mogłabym być z mężczyzną, to jest jakieś takie może cięższe do zrozumienia. Co ciekawe, w społeczności na przykład lesbijek krąży taki stereotyp, że kiedy lesbijka jest w związku z bi, to ona powinna być uważna bardzo, bo ta dziewczyna może ją zdradzić z jakimś facetem. No bo skoro ona jakby jest w stanie poczuć pociąg do mężczyzn, a oni przecież mają coś, czego ta lesbijka nie ma, czyli na przykład penisa, no i inne rzeczy, ale uprościmy to, no to
zdrada murowana. Nie tak działają osoby biseksualne. Tak jak na przykład heteroseksualne. To, że kobietę pociąga mężczyzna, to nie znaczy, że każdy mężczyzna. Tak sobie teraz myślę, że to jest trochę jak ci ludzie, którzy mają tęczówki, które się trochę zmieniają i na przykład w dzień są niebieskie, a wieczorem tak bardziej zielone. No to o nich nie powiedzielibyśmy, że są niezdecydowani. No bo nie mają wpływu na kolor swoich oczu. A na orientację też nie ma się wpływu, nie wybierasz jej sobie. No właśnie, bardzo dziękujemy za ten. Chciałem zilustrować to, co, to o czym mówiłeś, Andrzej. No, bardzo Ci dziękuję, bo to jest bardzo ciekawa uwaga i tutaj chciałbym tak zwrócić Państwu uwagę na taki akcent, o którym ta Hania mówiła, że ja mogę być w związku albo takim, albo takim, albo raz takim, raz takim. Ona mówi o tworzeniu związków i o niej będziemy mówić, że ona ma orientację biseksualną, to znaczy ona oprócz relacji seksualnych nawiązuje również relacje emocjonalne i te relacje emocjonalne i seksualne są, mogą być ukierunkowane na jedną albo na drugą płeć. Natomiast to, o czym wspominałem przed tym klipem, mówiłem o kobietach, które nagle odkryły, że czerpią przyjemność z seksu z drugą kobietą. Te kobiety, to są między innymi rozmówczynie z książki, one jawnie się deklarują jako heteroseksualne. I one w związkach, one nie wyobrażają sobie życia w związku z kobietami. One chcą żyć w związkach heteroseksualnych, jednocześnie zapewniając sobie prawo do tego, żeby w przypadku aktywności seksualnej uprawiać ją również z kobietą, czyli traktują to bardziej jako fetysz. Fetysz ciałem kobiety i fetysz relacją z kobietą jest dla nich silnie podniecającym bodźcem. I one to nagle w sobie odkryły. Nie wiedziały i one nie traktują tego jako orientację, bo one nie chcą być w trwałych relacjach z innymi kobietami. Natomiast chcą mieć możliwość zaspokajania swoich potrzeb poprzez kontakt z ciałem drugiej kobiety i jeżeli ktoś uważnie będzie czytał tą książkę, tam jest kilka takich współautorek i one wszystkie bardzo pięknie wypowiadają się o tym, bo ja się tam często dopytywałem o to, co jest takiego fascynującego w ciele kobiety i one właśnie opowiadają o licznych zaletach obcowania z ciałem drugiej kobiety. To teraz zostawmy na boku mężczyzn i kobiety i na chwilę zastanówmy ale co się... Ale co by Justyna na ten temat powiedziała? To ja czekałem, aż sama się odezwie, nie chciałem jej właśnie, mają takie wrażenie, że my na bardzo ją spychamy w boka, przecież Justyna ma... No spychacie, no ale... No. Ja jeszcze rozwinę skrzydełka, słuchajcie. To jest... Ja tego nie nazywam w ogóle fantazją, może bardziej, nie wiem, skłonnością, która jest bardzo częsta u kobiet i to właśnie o czym ty, Andrzej, mówisz, u kobiet, które absolutnie nie funkcjonowałyby, nawet sobie nie wyobrażają, nawet nigdy nie miały takiego pomysłu, żeby funkcjonować w związku z drugą kobietą, czyli w związku lesbijskim. Kompletnie nie. Natomiast na poziomie doświadczeń erotycznych to jest... Czasami to się budzi gdzieś tam z wiekiem, czasami było tak od zawsze, na przykład bardzo często, nie wiem czy wiecie, że pierwsze kontakty, no może Andrzej wie, że pierwsze kontakty seksualne kobiety mają ze sobą właśnie w wieku nastoletnim na przykład, że eksperymentują, Muszą się całować. Na tak, no ja też na przykład, tak, to, tak, dokładnie tak, w ogóle pewnych zachowań się uczą, bo czują się bezpieczniej w relacji z przyjaciółką, z drugą kobietą, z którą bardzo często przyjaźnie kobiet są bardzo intymne, te przyjaźnie są takie, no właśnie są bardzo intymne, kobiety sobą śpią, kobiety się dotykają, mężczyźni tego nie robią w przyjaźni, u mężczyzn nie ma, w przyjaźni nie ma kontaktu. W naszej kulturze. W naszej kulturze, tak, ale... To zupełnie inaczej na przykład. No, ale, no tak, my nie jesteśmy w starożytnej Grecji, mówimy o tym, co tu i teraz. I tam ci Grecy wymarli. Oni wymarli, tak. Nie ma sensu jakby chyba teraz... Ale tak, rzeczywiście tak było, oczywiście. Natomiast teraz no, jakby, no taka, nie wiem, archetypiczna przyjaźń męska i damska, one trochę inaczej wyglądają. Tak, faceci raczej razem nie będą spali w łóżku, będą się razem kąpali, nie wiem, siedzieli w wannie pełnej piany i się wygłupiali. A to jest typowe, tak? Przyjaciółki, jak widzicie scenę, tak? Więc dużo jest tej fizyczności, dużo jest kontaktu siłą rzeczy. I bardzo często te relacje przeradzają się w relacje... seksualne, zwłaszcza jeśli się, nie wiem, pojawia jakaś impreza, alkohol, to jest naprawdę mega częste, to i dlatego w ogóle bym tego nie nazwała
też fantazją. To nie jest w obszarze fantazji. Niektóre kobiety deklarują, że w ogóle nie chcą, że ich to nie interesuje, nie kręci, że nigdy by nie chciały. Czasem zmieniają zdanie, na przykład po latach. Też tak się dzieje, że jest jakiś bodziec, a może po prostu ta kobieta, albo ta sytuacja, albo ten moment w ich życiu, kiedy są na to otwarte. Natomiast te kontakty wynikają bardzo często z tego, że kobiety bardzo dużo czasu i relacji spędzają blisko siebie, właściwie od takiego wieku, a nawet dziewczyńskiego, nawet te wygłupy, te takie wspólne zabawy, nie wiem, mieszkanie razem tam w jakimś namiocie, kotłowanie się pod kołdrą i tak dalej. I to się po prostu dzieje samoistnie. Kobiety się dotykają, no właśnie kąpią razem. I no tak, uczą się razem, nie wiem, całować, oglądają sobie cycki, sobie macają, a tobie urosły, mi urosły. No tak, no faceci sobie raczej nie łapią się za przyrodzenie i nie oglądają, a jakiego ty masz, a kobiety w sumie tak, bardzo często. No to więc w ogóle ani to nie jest dla mnie coś, nie wiem, niszowego, ani dziwnego, ani odosobnionego, akurat jeżeli chodzi o to, że gdzieś tam się pojawiają takie zachowania i no to się dzieje. Znam wśród moich znajomych jest więcej kobiet, które mają kontakty z innymi kobietami, częste, nieczęste, rzadkie, zdarzało im się, niż tych, które deklarują, że nigdy i nigdy takich kontaktów nie miały. I to jest duża różnica, to jest jakby, bym powiedziała, nawet 80% do 20%. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co warto by było zauważyć i zaakceptować, bo to jest bardziej normą niż czymś, jakimś zachowaniem niszowym akurat. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak, ja chciałem przeczytać znowu fragment, który nas wprowadza w znajdowanie przyjemności bez kobiety i bez mężczyzny, przez kobiety. Cytuję, pytanie, masz wibrator? Tak. Kiedy zdecydowałaś się na jego kupno? Jak wpadła się na taki pomysł? Znajomi kupili mi na urodziny sztuczną lalkę. Ta lalka miała penisa. Stwierdziłam, że wymontuję go i zacznę używać. Jak stwierdziłam, że to jest w sumie odlotowe, kupiłam normalny wibrator. Wymontowałam ze sztucznej lalki penisa, pamiętam to do dziś. To efekt traumatycznego życia z niedorobionym facetem, z którym byłam 10 lat. Jakie miałaś pierwsze doświadczenia z wibratorem? Super, przekonałam się wtedy, że można bardzo szybko doprowadzić się do orgazmu. Widać, mężczyźni nie są tak bardzo potrzebni. Dużo masz zabawek? Teraz mam już 3 wibratory. Podobno używałaś ich regularnie w pociągu. Tak, to prawda. Na początku zabierałam ze sobą taki podręczny mini wibrator, żeby go było jak najmniej widać. Potem brałam już te większe i wreszcie ten najbardziej specjalistyczny, bo wiedziałam, na którym odcinku trasy nikt nie będzie przechodził. Używam go często, nawet jak mam jurnego kochanka. Między innymi korzystam z niego w pociągu. To dopiero rewelacja. Uwielbiam go. Kiedy chwilowo nie mam kochanka, można powiedzieć, że wibratorem podtrzymuję swoje czynności życiowe. No właśnie, Andrzeju. Ja po prostu wiem, którym pociągiem ona jeździ. Tak? Dobra. To jest bardzo wykształcona osoba. Tak. Zdaje się, że wykłada i to takie dosyć trudne sprawy, zna wiele języków i tak dalej, więc to nie jest jakaś prosta pani. Nie. Nasze zachowania seksualne chyba nie mają nic wspólnego z naszym wykształceniem, nie wiem, levelem na drabinie społecznej, bo... Jeżeli się wspinasz na wyższy level, to tym bardziej odcinasz się od swojej seksualności, którą uważasz za taką zwierzęcą, animalną, nie mającą nic wspólnego z twoim poziomem, na którym się wdrapałaś, żeby się odciąć od swojej fizyczności. A to nie, to ja nie wiem, to nie moje, ale okej. Okay. Ja czytam i polecam wszystkim kobietom teraz Biegnącą z wilkami, to jest taka, ja nie wiem, czy słyszeliście o książce, to jest właściwie taka książka, którą każda kobieta powinna przeczytać zdecydowanie, która odnosi się do takiej pierwotnej kobiecości, do tego, co szum cywilizacyjny z tą naszą pierwotną kobiecością. I to nie jest tylko o seksualności, to jest w ogóle o kobiecości. O tym, jak bardzo my jesteśmy właśnie przez ten cywilizacyjny szum, może też to trochę, to wspinanie się, bo tu znowu jest trochę o tej mojej książce Kobiety Rakiety, tak? Co nam to wszystko, ta nasza emancypacja, to nasze wspinanie się po szczeblach, technologie i tak dalej, w ogóle świat współczesny, co z tą naszą taką pierwotną
kobiecością i pierwotnymi potrzebami zrobił, bo zagłuszył bardzo, bardzo, i dlatego kobiety są niezwykle sfrustrowane i nieszczęśliwe, tłuką się po tych terapiach, psychoterapiach, coachingach, no tłuczemy się po tych jogach, po tym wszystkim, szukamy tego, co straciłyśmy, i kontaktu ze sobą, takiego właśnie. I tu jest dużo o seksualności, i tu jest bardzo dużo o seksualności, o tym, że no właśnie, że wypierania na przykład, że to jest mniej ważne, że to jest mniej istotne, albo że nie wypada, bo ja się odezwałam właśnie, bo mnie to dotknęło, to co powiedziałeś, że wiesz, że jeździ pociągami i wiesz, używa wibratora, czy tam ma 3 wibratory, a to jest bardzo wykształcona kobieta, i a co to, znaczy to, że to w ogóle nie ma znaczenia, czy jest wykształcona, czy mówi 20 językami, czy jest prostą kobietą, no potrzeby, seksualność, to nie ma znaczenia, kim ona tak naprawdę jest w jakiejś tam hierarchii społecznej, kompletnie, i blokowanie się na pewne właśnie zachowania, dlatego że nie wypada, bo jestem, nie wiem, dyrektorem albo kimś tam, bo, no to już jest totalny absurd, to jest w ogóle jak amputowanie sobie części siebie, tak, to jest jakaś taka po prostu kastracja. Nie, ja chciałem powiedzieć co innego, może nie właściwie to wyraziłem, mianowicie, że pewien poziom wykształcenia czy sięganie po bardziej rozwinięte lektury sprzyja pewnej otwartości. To znaczy wykształcenie nie jest czymś, co tutaj chcę na zasadzie potępienia przywoływać. Jak to możliwe, że pani wykładowczyni czy pani dyrektor tak robi? To odniosłem wrażenie, czytając książkę Andrzeja, że te osoby właśnie dzięki temu, że mają szersze horyzonty, potrafią się wyłamać z tych konwencji. Ale teraz chcę na koniec, bo już powoli niestety musimy kończyć, chociaż pewnie ta rozmowa mogłaby trwać dłużej. Chcę, żebyśmy doszli do jakiejś konkluzji, na ile to jest możliwe. Mianowicie tak, przywołany tu wcześniej minister Czarnek i jego doradca Skrzydlewski niejako próbują pokazać, że można inaczej i cofnąć nas do jakiejś tam epoki wcześniejszej. Co prawda te wcześniejsze epoki były często niesłychanie rozwiązłe, i gdyby tak naprawdę pochylić nad tym, co się działo kiedyś, to ta tradycja jest zupełnie inna, niż się teraz nam to próbuje powiedzieć. Nie, to nie jest tak, że zawsze ludzie robili to po ciemku i tak dalej, myśleli tylko o pracy i modlitwie. Przeciwnie, były epoki, które były daleko mniej pruderyjne niż nasza, i to nie tylko antyk, nie wiem, XVI wiek, XVIII wiek i tak dalej. Co więcej, tego nauczył mnie akurat zakonnik Jacek Prusak, istnieje taka kategoria nerwice eklezjogenna, to znaczy narzucanie pewnego rodzaju wychowania, które zwykle jest wychowaniem religijnym, i to katolickim. Bo na przykład w protestantyzmie to są takie książki, tutaj pokażę, The Joy of Sex, tak? I tam absolutnie jest to w jakimś sensie propagowane wręcz. Natomiast w katolicyzmie były te zasady, od któregoś momentu zresztą, to nie tak zawsze było, bo były różne nurty, i to doprowadziło do tego, że na przykład w Austrii, w Wiedniu, lekarze stwierdzili, że młode kobiety cierpią na tę nerwicę eklezjogenną. Czyli z jednej strony miały narzucone pewne zachowania, czy właściwie zakaz pewnych zachowań, a z drugiej strony popęd seksualny je popychał, i w związku z czym był dysonans poznawczy i miały somatyczne różne objawy, które trzeba było leczyć, histeria i tak dalej. Pytanie jest takie, co sądzicie, jak to teraz będzie, ponieważ wychowanie, które ma być promowane w szkołach i tak dalej, jakby odcina sferę seksu, tak? Kobiety mają gotować, prać, sprzątać i tam zajmować się dziećmi, tak? O seksie raczej nie powinny myśleć, tylko w kategoriach prokreacji, jak rozumiem. Natomiast w naturalny sposób, szczególnie jak jest tyle wzorców wokoło, no to może to prowadzić właśnie znowu do tej nerwicy, czy też nie. Mamy ostatnie 2 minuty. Proszę. Nie, ja się boję, że ja teraz, bo dotknęliście teraz czegoś, co jest dla mnie też z punktu widzenia tego, czym ja się zajmuję, co robię, o co walczę, bo bardzo o to walczę, z punktu widzenia też takiego, że jestem matką i mam córkę wchodzącą teraz w okres dojrzewania, i to, co
to, co robię, to ja po prostu dziękuję edukacji. No jakby tą edukację trzeba przejąć samemu, tylko pytanie, na ile my sami jako rodzice jesteśmy świadomi, że właśnie i my jesteśmy zbudowani świadomi, żeby mądrze te dziewczynki, te dzieciaki, tych chłopaków wychowywać. W ogóle to jest poza, nie, to jest nie na dwie minuty, to nie jest na minutę, bo to jest generalnie, to jest samo zło, tylko najgorsze, że nie ma alternatywy, że nie ma żadnej właśnie mądrej edukacji, jest zalew z drugiej strony chłamu pokazującego i to Andrzej, ty mi to powiedziałeś już w wywiadzie do książki, to było bardzo ważne, pamiętasz jak ja ci powiedziałam, że mi na głowę spadła książka profesora Wastarowicza i to było moje źródło wiedzy jakiejkolwiek na temat seksu, spadła mi na głowę spółki rodziców, no bo oczywiście tam grzebałam, szukałam czegoś, i nie było niczego innego, a ty mi powiedziałeś, że im mówię, no nie mieliśmy dostępu do wiedzy, my kobiety nie miałyśmy dostępu do wiedzy na temat seksu, a ty mi wtedy powiedziałeś, że twoim zdaniem i tak to jest lepsza opcja niż to, co jest teraz, czyli ten zalew tej informacji i teraz oglądamy, nawet teraz z moim partnerem oglądamy film, kolejny film, Euforia, mega popularny serial, wszędzie są seriale faszerowane seksem, pokazywane w sposób taki właśnie, to o czym ty mi mówiłeś, że jaki komunikat dostaje teraz nastolatka, nie wiem, rozwijająca się dziewczyna, wchodząca w ogóle w seks, chyba, że po prostu pierdolić, nie ma cenzury, więc jakby generalnie we wszystko, mieć orgazm po prostu nawet przy robieniu laski, udostępniać się w ogóle w prawo, w lewo, w ogóle, jak tego nie robisz, to wypadasz z gry. Czyli też tak zakrzywiony obraz tej seksualności i taki brutalny, serio brutalny, ja miałam taką refleksję tam po trzecim odcinku, mówię, o kurde, jak mi żal tego mojego dziecka, serio, bo to jest komunikat jaki ona dostaje, więc tak, z jednej strony to, z drugiej strony ta w ogóle znaczy brak mądrej wiedzy, brak edukacji, to jest jakby ogromna nisza, tu jakby, bo jesteśmy w rozkroku, w rozjeździe, sorry, zabrałam te dwie minuty, ale no, oddałeś mi Andrzej głos, ale wiedziałeś, że tak będzie, że ja się uniosłam się, dobra. Słuchaj, muszę wam po prostu teraz bardzo serdecznie podziękować. W naszej patriarchalnej kulturze jednak ostatnie słowo, jak się okazuje, należy do kobiety. Justyno, piękne dzięki. Andrzeju, dzięki. Tobie dziękuję szczególnie, ponieważ ta książka jest niesłychanie ważna i myślę, że minister Czarnek już ją potwierdzam. Czyta i prowadzi do szkoły. Tak, ja myślę, że wyślijmy z edukacjami od nas wszystkich. Tak, a może zaprosimy i pana Czarnka, i pana Skrzydleckiego, żeby kiedyś z nami porozmawiali w tej sprawie i co sądzą na temat tej książki. Wyobrażam sobie, jak po przeczytaniu, ile oni będą mieli obydwaj polucji, pomimo swojego wieku. No, w tej rozmowie, lekarz, możesz takie pytania być może zadawać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i co? Do usłyszenia i może do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski.